To ja powiem, że piwo zwolna pieni się w szklance, więc możemy zaczynać. To jest Swobodna Jazda, Zgryźliwi Podcast, nazwijmy go numer 1, bo... 1,5. Wiecie, to myślę, że wszelkiego rodzaju wyliczenie, matematyka, oznaczenie, numerowanie jest bardzo względne. Zresztą pamiętacie, kiedyś zawsze była tendencja, że jak wychodziła gra i wychodziła kontynuacja, to ona zawsze miała numer 2, numer 3, a potem od tego odeszli, dawali jakieś nazwy. No tak, podtytuły, prawda, takie tak, rzeczy. Tak, tak, więc było Call of Duty 2, 3, 4, ale potem stwierdzili, a nie ma sensu dawać numer. Co więcej, był Xbox 360, a potem Xbox One. To dziś nie wiem, jak marketingowcy z Microsoftu na to wpadli. Temat, który objawił nam się w zeszłym tygodniu, ale zelektryzował opinię publiczną przede wszystkim w Polsce i sprawił, że się rozgrzała do czerwoności, czyli Netflix, gigant telewizyjny obok HBO, drugi tak duży podmiot, który produkuje tyle seriali tak dobrej jakości, powiedział, że zrobi serial o Wiedźminie. We współpracy z Platicz i Mecz, dobrze powiedziałem? Nie. Płacisz i masz. Zawsze mówię płacisz i masz, bo to jest najprościej. Nieważne, w każdym razie platynowe obrazy. No tak, wszyscy się spodziewali filmu, więc ta wiadomość o tym, że coś się będzie działo w Spodziewali się, ponieważ Bagiński... Wiedźmina była już znana od dłuższego czasu, natomiast faktycznie... Jak teraz się nad tym zastanowić tak z perspektywy czasu, to okazuje się, że taka formuła serialu jest dużo lepsza dla Sapkowskiego. Zwłaszcza, że sam Wiedźmin zaczął od opowiadań, które były formalnie w początku epizodycznie gdzieś drukowane w jakichś czasopismach, więc to... Nie, to miało... była magia i miecz. Możliwe, w każdym razie jest struktura... fantastyka, coś takiego. Tak, fantastyka chyba z 89 roku. Ja miałem ten pierwszy numer pożyczony od dziewczyny, za którą wówczas latałem. Mam nadzieję, że pozostał ci numer, znaczy... Ten nie, nic mi, nic mi nie pozostało. Oprócz blizny. Przerywałem się, bo tak jak mówiłeś, miał być film, ale nie tyle wszyscy liczyli, że miał być film, i Bagiński sam powiedział, że pracuje nad filmowym Wiedźminem. Więc wszyscy się nastawili, że będzie film, nawet już zdradził pewne szczegóły dotyczące tego filmu. Podejrzewam, że planowali ten film i w końcu jakimiś kanałami nieformalnymi nawiązali współpracę z Netflixem, który powiedział, słuchajcie, zróbcie z tego serial, jak wam wypali pierwszy sezon, to my do drugiego sezona dołożymy parę baksów, żeby to było na poziomie. Więc podejrzewam, spodziewam się analogii takiej, jaka była w przypadku Gry o Tron, gdzie pierwszy sezon widać, że jest oszczędny w środkach, jest dobrze zrobiony pod kątem scenografii, kostiumów, ale mimo wszystko jest ciągle ostrożny w środkach. Wiedźmin to jest materiał na robienie epickich scen i bardzo widowiskowych efektów specjalnych. Myślę, że to nas będzie czekało w kolejnych sezonach, nie w tym pierwszym. To jest taki ten pierwszy ma sprzedać to wszystko. Sprzedać markę, sprzedać pomysł na serial, sprzedać fabułę i sprawić, że będzie jeszcze więcej subskrybentów Netflix Premium. Szczerze mówiąc, mi się wydaje, że to będzie Netflixowy odpowiednik Spartacusa. Czyli będzie taki klasyczny film, który będzie osadzony w jakichś realiach, ale będzie spod znaku Sex and Violence, więc ja myślę, że oni dołożą i golizną, i scenami erotycznymi, i dekapitacjami, jakimiś tyskającą krwią i tak dalej, i tak dalej. Jestem pewien, że tak zrobią. I właśnie w ten sposób będą go próbowali go sprzedawać, ponieważ Netflix do tej pory nie ma takiego serialu. Czyli jednak międzygatunkowy seks. Elfy, kasnale, ludzie. Ale jeszcze trzeba mieć jedną rzecz na uwadze. O czym oni mówili, że to nie będzie opierało się tak naprawdę o strukturę gry komputerowej, tylko będą bardzo mocno opierać się na oryginale literackim, więc tam jednak jest nacisk położony na trochę inne rzeczy niż w produkcji CD Projekt. Więc tam myślę, że faktycznie tak jak tutaj Marcin mówi, że no, kwestie związane też z takimi wyborami moralnymi, które też myślę, że będą niebagatelne, no bo jednak na tym opierało się w dużej części no, historia Geralta, tak? Nie był taką czarno-białą postacią. Nie wiem, czy czytaliście wywiad, który się ukazał w Gazecie Wyborczej z Bagińskim, bodajże dwa dni temu, albo dzień temu nawet, wczoraj, w którym on, przynajmniej ja takie odniosłem wrażenie, jak czytałem ten wywiad, że on bardzo dobrze rozumie Sapkowskiego, czyli że jest to coś osadzone w realiach fantazy, ale jednocześnie coś, co jest komentarzem do współczesności i rzeczywistości, więc podejrzewam, że oni na pewno się nie powstrzymają od tego, żeby uderzyć, nie wiem, w te rzeczy, które
mogą nas interesować współcześnie, czyli poruszyć na przykład temat, nie wiem, uchodźców, terroryzmu, rasizmu. Wiedźminie to było, pojęcie samo nie ludzi, dokładnie. Tak? Elfy, bojówki elfów, krasnoludy, tak samo, wszystko zepchnięte na margines, tak? Dominacja, powiedzmy, pewnego tylko jednej kultury. No tak, ale ważne, żeby z tymi akcentami wskazującymi na tym, że to jest motyw nawiązania do współczesności za bardzo nie przesadzili, bo wtedy wyjdzie parodia. Znaczy myślę, że w ogóle można się spodziewać, że raczej nie przesadzą i raczej się nie będą na tym skupiać, bo z racji tego, że to ma jakiś taki polityczny wydźwięk, no to myślę, że tutaj zachowają jednak poprawność polityczną i nie będzie tego za dużo. No. Ale akurat... Geralt nie był poprawny politycznie. No Geralt nie był politycznie poprawny, ale myślę, że sposób kręcenia tego serialu będzie bardziej właśnie takim kierunku, tak jak ty powiedziałeś, Gry o Tron, prawda? Ja jednak stawiam na to, no bo po prostu jest to zbyt dobra produkcja i za dobrze się sprzedaje, żeby Netflix odpuścił możliwość zrobienia czegoś bardzo podobnego z wyrazistym charakterem, postacią. No i przede wszystkim Wiedźmin ma to zaletę w stosunku do Gry o Tron, że ta wielowątkowość nie męczy widza. No, mnie na przykład wielowątkowość w Grze o Tron w pewnym momencie zaczęła męczyć. Chodzi mi tutaj no ten moment, kiedy się pojawia Dorne, kiedy jest więcej skupienia na Tyrellach, a jednak Wiedźmin to Wiedźmin. Tam jest Geralt, jest jeden taki główny bohater, wokół reszty się to już zdecydowanie mniej kręci, także myślę, że to będzie zaleta tego serialu. Liczę też po cichu na to, że Netflix, mając w garści tak naprawdę pierwszy serial fantasy w swoim portfolio, naprawdę zadba o to, żeby stała za tym jakość. I nie mówię tylko tutaj o wizualnych czy dźwiękowych wrażeniach i dobrych aktorach. Mogą być nawet nieznani, to będzie chyba korzyścią dla wszystkich, jeżeli powyciągają ciekawych, uzdolnionych aktorów, którzy nie będą świecić nazwiskiem, a przynajmniej kasa będzie zaoszczędzona na inne rzeczy. Chociaż z tego co czytałem, konstrukcja tych kontraktów przy tworzeniu tego typu filmów opiera się na tym, że praktycznie gro budżetu idzie na scenografię, a aktorzy mają kontrakty od Success Fee, więc... Chciałbyś ten procent. Serio. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Do jakiego stopnia oni właśnie pójdą w serial fantasy? Bo jednak jak czyta się cały cykl o Wiedźminie, to jednak ten świat przedstawiony jest taki dość mocno stąpający po ziemi. Ta magia tam jest, ale magia jest tylko tak gdzieś pobocznie. Jednak to są takie problemy ludzkie bardzo. I zastanawiam się, jak bardzo oni pójdą w kierunku właśnie fantastyki. W Wiedźminie było dla mnie to ciekawe, że nawet jak jest magia, to ona jest wykorzystywana w taki sposób, jaki innym autorom fantasy nie jak przyszedł do głowy, że może być wykorzystywana. Na przykład magiczki, boże, czarodziejki, przepraszam, wykorzystują głównie do, nie wiem, upiększania się na przykład. I komunikacji. Prawda? One wyglądają, mają 90 lat, ale wyglądają, miały 16, dokładnie. Więc... Ta magia jest tak użytkowo stosowana, jakby była w realnym świecie. Tak, tak, technika. Tak, postęp techniki, tak tutaj magia jest wykorzystywana do nowych rzeczy, więc to jest trochę faktycznie inne podejście. Chciałbym też ogromnie, chciałbym tego, aby ten serial miał luźne momenty, bo wiadomo, że Wiedźmin, jak się go czyta, również ma te luźne momenty. Ma genialne teksty, które potrafią po prostu rozładować napięcie i sprawić, że uśmiechać się pod nosem, czytając poszczególne wersy. W naszej rodzimej ekranizacji, wybaczcie, że do tego wracam i ją przywołałem tutaj jak jakiegoś niechcianego ducha, którego chcemy jak najszybciej wpuścić z powrotem do szafy. Tego nie było, tam było strasznie ponury klimat. Nie wiem, ten serial w ogóle powinni puszczać na 11 listopada, bo to również jest ponure, jak świętujemy niepodległość. Więc mam nadzieję, że nie będzie przesadzony element taki humorystyczny, ale będzie zauważalny, będzie sprawiał, że człowiek będzie chciał oglądać kolejne minuty. Ale jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziałeś i do polskiej produkcji, to jednak ja bym tu odróżnił film od serialu, bo jednak serial był zauważalnie inaczej zrobiony. Przez to, że to nie był po prostu film podzielony na odcinki, tylko to były faktycznie niektóre z tych rzeczy były kręcone zgodnie z tymi pierwszymi opowiadaniami. I oczywiście, no, patrząc do literackiego oryginału, to ten, powiedzmy, pierwszy odcinek nie był stricte 1:1 ze względu na ograniczenia budżetowe, ale jednak, no, oni tak starali się trzymać tego, co było napisane w opowiadaniu, więc moim zdaniem serial akurat w przypadku porównania do filmu był dużo lepszy. Ale to tylko moje zdanie, nie wiem. No myślę, że ja jestem, przychylam się do twojego zdania, bo jednak pomieścić taką fabułę na przestrzeni 2 godzin, a pomieścić ją na 13 godzinach, to jest duża różnica. Da się to zrobić. Jak pokazała ekranizację Władcy Pierścieni, tylko że mi po prostu 300 banik na boku. To są fakty, więc...
Ale nie, no wiadomo, że wszyscy będą się wszyscy oczekują tego, że to będzie przynajmniej przyzwoite, więc mam nadzieję, że nie wyjdzie coś w stylu, nie wiem, Merlina na przykład. Dobra, pozostajmy w tematach fantazy, ale przejdźmy już stricte na gry. Pojawiła się, to było oficjalne doniesienie, czy plotka? Tak. Nie, na razie to jest plotka, niepotwierdzona, ale plotka granicząca z pewnością. Powiedz, o co chodzi, a ja rozwinę... Chodzi o nowego Dragon Age'a. Znalazło się na tej liście, dlatego że... Nie wiem, czy słyszeliście, ale no podejrzewam, że dotarło do was, że Mass Effect zostaje odsunięty na boczny tor. Właśnie, wolałbym, żeby było na odwrót. Więc jest absolutnie pewne, że trwają prace nad Dragon Age'em i to zostało to potwierdzone, bo tak naprawdę jedna z osób, która współpracuje z Białorem, to jest bodajże jeden z twórców, jak się nazywa ta, taki RPG o... Rachel to gra, to pewnie pamiętać. O łodzi, którą pływasz po takim świecie... Boże, Sunless Sea. Sunless Sea, tak. Dokładnie. To jeden z twórców tej produkcji, czy w ogóle twórca, dołączył do Białoru. Już nie pamiętam dokładnie, czym on się tam zajmuje, ale zdradził, że będzie się zajmował nowym Dragon Age'em. I stąd to wszystko wynikło. Ale z tego co wiem, to... Białor pracuje nad jakimś nowym IP-kiem. Mieli jakiś pomysł, ale nie wiem, czy im siadł. Nie wiadomo też jeszcze co ze Star Warsem, bo jednak ta marka jest teraz praktycznie, że na wyłączności Electronic Arts, oni z Disney podpisali umowę na parę gier. Twórcy z Respawn Entertainment robią jakąś strzelankę, być może to będzie jakaś trzecia osoba strzelanka. Ale oni mają kilka zespołów, miało więc być 13-13. Ach, 13-13 to byłaby świetna produkcja. Tak. A wyciekł chyba jakiś kod źródłowy, ale nie wiem, czy to pozwala się w ogóle nie nacieszyć. Natomiast to już też tak... Spoilując w temacie wycieków, nie wiem czy słyszeliście o tym wycieku przygodówki Blizzarda, Warcraft Adventures. Czy to akurat można uchodzić? To już stara rzecz, bo to chyba 4-5 miesięcy temu. Tak, tak, ale... Gra praktycznie ukończona jak to Blizzard, bo on kończy gry, a potem się zastanawia, czy je wpuszczamy na rynek. Mają taką filozofię, a przede wszystkim mają tyle hajsu, że mogą sobie na to pozwolić. Przyznam się, pozyskałem ją i zamierzam za jakiś czas ukończyć, to wtedy zdam relację. Ciekawszą dla mnie sprawą było znalezienie w jednym z zakamarków w cyrku złotej płyty z kodem źródłowym StarCrafta pierwszego. I znalazca tej płyty nie wiedział co zrobić, bo z jednej strony stanął przed... Są jednak uczciwi ludzie. Ale tak. Gdzie on już znalazł? W Stanach. Kupił na eBayu jakąś po prostu aukcję z jakimiś szpargołami z ulikwidowanego magazynu jakiejś prywatnej osoby i tam po prostu na dnie pudełka leżała sobie płyta StarCraft Gold Disc. I teraz tak, albo oddam tą płytę prawdziwym właścicielom kodu, czyli Blizzardowi, albo wpuszczę ten kod do sieci i moderzy zgłupieją, bo w końcu po, nie wiem, 20 paru latach będą mogli zmodować pierwszego StarCrafta i cuda na kiju będą. Zdecydował się na ten pierwszy wariant, jakby to powiedzieli fani modowania wariat, bo jednak niesamowity hejt na niego spłynął po tym, jak ogłosił, że jednak odda to Blizzardowi. Znaczy hejt, nie hejt, no być może tam za tym szło jakieś finansowe wsparcie od Blizzarda, nie? Też, no bo to taki w zasadzie może być artefakt parę, dla niego. Dostał parę rzeczy. Aczkolwiek... Koreańczyk mógłby to kupić za 1,5 miliona dolarów podejrzewam. Energii. Natomiast ja mimo wszystko mam jakieś takie przeświadczenie, że on sobie na boku zrobił kopię i na starość może ją gdzieś... Albo jak będzie biedny, to... No wcale niewykluczone. Znaczy on tak na tym dobrze wyszedł, bo on w sumie potem dostał od Blizzard całą masę sprzętu gamingowego, monitor, klawiaturę, mysz, całą serię gadżetów sygnowanych oczywiście jakimiś tam markami Blizzarda. I pewnie myślę, że zarobił na tym z parę set dolarów albo i lepiej. Albo parę tysięcy dolarów. No myślę, że więcej tutaj. No więc czy tak wyszedł na plus. Chciałem tylko wyobrazić sobie to przerażenie w siedzibie Blizzarda, jak nagle wypłynęło, słuchajcie, jakiś gość z Wisconsin czy z Arizony, nie wiem skąd był, jakiś taki chłopak ma płytę z kodem StarCrafta. Drugie pytanie, skąd ona się wzięła, że ona nie była u nich w firmie, to jest inna kwestia. Być może kiedyś nie byli tak dobrze zorganizowani. Ale czekajcie, dobra, wracamy do tematu jeszcze Dragon Age'a. Widzisz, jaki to jest fascynujący temat. Czekajcie, no wiem, że... Mi wszystko posługuje się sarkazmem. Ale czekacie w ogóle... Ktoś w ogóle czeka na Dragon Age'a? Nie. Ja powiem tak. Że odpowiedzieliście, że albo takim milczeniem. Ja powiem, że czekam. Przeszedłem pierwszą część. Bardzo mi się podobała, bo to jeszcze był taki trochę staroszkolny RPG.
dość fajnie rozbudowaną fabułą. Tam w pierwszej części słyszałem, że była bardzo fajny subquest z krasnalem, który schował się do beczki, ponieważ zgubił brodę, albo ktoś mu brodę obciął. Mówiąc już, że nie kojarzę takiego questa, no nie w każdym razie to był taki trochę staroszkolny RPG, no może bez jakiejś odkrywczej fabuły, ale całkiem przyjemnie się w to grało. Druga część jakoś mnie ominęła, nie wiem, czy to ze względu na jakieś niepochlebne recenzje tej drugiej części, że jest powtarzalna, że jest monotonna, jakoś mi to umknęło. No i teraz próbowałem tak naprawdę Dragon Age Inquisition, pograłem chyba około 4-5 godzin, gdzieś tam w okolicy tych pierwszych lokacji, ale jakoś mnie ta gra nie kupiła, nie wiem, zbyt dużo takiego rozciągania tej gry. Widać, że tak naprawdę wzorowali się na Wiedźminie Trójce, widząc to, co wychodziło w międzyczasie, kiedy oni produkowali tą Inkwizycję. Jednak ta gra jest moim zdaniem sztucznie dmuchana, naprawdę. Ten świat, który jest niby otwarty, to tak naprawdę ma strukturę tunelową. Oczywiście krążysz po tej mapie, ale krążysz w określonych tylko miejscach i ten świat jest pusty. Nie ma takiego życia, które jest tak, jak jest Wiedźmina na każdym kroku tak naprawdę. Tam coś się dzieje. A jednak w Inkwizycji no, czuć, że idziesz i po prostu jest pusto i nic się nie dzieje. Pomiędzy tylko tymi punktami, których coś tam masz do zrobienia i do czyszczenia tej mapy. Więc nie wiem, czy jeszcze wrócę do tego tytułu, powiem szczerze. Generalnie mówi się, że Inkwizycja to jest taki single player MMO, ponieważ system questów tak, jest tak, można tak powiedzieć. By odbierz quest, tak, przynieść coś dokładnie. Na niej, czyli misje kurierskie. Gra polega na czyszczeniu mapy po prostu ze wszystkiego, co tam jest. No to słabytka recenzja, bądźmy szczerzy, jeżeli tak faktycznie jest. Ale Bioware nie potrafi robić gier z otwartym światem i to udowadnia każdą kolejną produkcję, więc... No a z drugiej strony, na drugim końcu szali mamy całą trylogię Mass Effect, tak? Która jest po prostu czymś, no nie wiem, to jest bez... Trylogia, właśnie. Cała trylogia, tak? Trylogia, a jednak Andromeda, jak to teraz? Ale, nie wiem. Ale czy Mass Effect, trylogia Mass Effect, ta pierwsza ma otwarty świat? To nie jest, ma. No to właśnie, to jest... To jest jak filmowa produkcja i moim zdaniem, ja uważam, że to jest, z mojego punktu widzenia, to jest... Chyba jedna z najlepszych gier, jakie w życiu grałem, jeśli chodzi o fabułę po prostu. Z tym się zgodzę. Ja też się zgadzam tutaj. To jest przeżycie, naprawdę. I nawet tak jak ludzie mówią, że fajnie by było ekranizować niektóre gry, tak ja uważam, że ekranizacja Mass Effecta byłaby ze szkodą dla tej historii, bo tego się nie da pokazać w formie filmu. Bo jednak sam kwestia niektórych wyborów, które gracz musi dokonać, film tego nie pokaże. Znaczy w zasadzie jakość tej gry, sposób w jaki są przedstawione takie w zasadzie kluczowe momenty, dla mnie to przypominało film, także kręcenie filmu do Mass Effecta to faktycznie tak jakby no działało to troszeczkę w drugą stronę, w sensie no człowiek czasami się faktycznie czuje tak jakby był w opowieści, gdzie dokonuje realnych wyborów tak, i tak. To są naprawdę jakby momentami realne wrażenia, realne, nie wiem, emocje można powiedzieć nawet tutaj. Ja gdybym był ich marketingowcem, promowałbym to, patrząc oczywiście z perspektywy czasu, że nie hasłem wciel się w Szeparda, tylko tak naprawdę bądź nim, bo prawda jest taka, że tak się dało wczuć podczas grania, jakby się przeżywało własne przygody, a nie odgrywało jakąś rolę. Ja się zgadzam w pełni. Gdzieś koło 30 godziny miałem wrażenie, że po prostu kombinezon mi się brzyna pod pachy, więc tak było. Powiem jeszcze tak, grając w Mass Effect, wiem, że tak może trochę przedłużam ten temat, ale to tak jest trochę mój konik, więc grając w Mass Effect, przechodząc pierwszą część, potem drugą część, i wiedząc, że wyjdzie trzecia, no to stwierdziłem, że oczywiście w międzyczasie zmieniłem komputer i tak dalej, więc moje save'y poszły. Więc stwierdziłem, że trzeba przejść jeszcze raz, żeby zrobić sobie swój wymarzony świat pod trzecią część. Mm-hmm. Ale powiem szczerze, że byłem tak przywiązany do tej historii, którą mi się wytworzyła, że jak przechodzimy te dwie pierwsze części, to znowu przeszedłem je tak samo jak za pierwszym razem. I teraz mam, nie wiem, czy chciałbym przechodzić po raz kolejny tą historię, bo jednak właśnie burzyłbym sobie tak jakby tą historię, którą sobie wtedy stworzyłem. Jednak... A to ja... Powoduje to takie przeżycie. Tak to jest bardzo ciekawy wątek, bo na przykład Wiedźmin 3 miał ustawione 16 zakończeń, które dosyć gruntownie niekiedy poczynały sobie z bohaterami kanonicznymi, którzy to bohaterowie występowali w książkach. I tak właśnie zacząłem się zastanawiać nad tym pod kątem tego, że tak naprawdę my sobie sami kierujemy historię, każdy ma jakieś inne doświadczenie płynące z danego zakończenia gry. I są oczywiście przypadki, gdzie ktoś chce poznać wszystkie zakończenia, ale jednak to, że sobie na przykład drugi raz odtworzyłeś taką samą sytuację w Mass Effect'cie, pokazuje, że przyjmujemy niekiedy gry jak dzieło literackie albo film. Prawda? Że nie dopuszczamy sobie do myśli. Dla mnie to był jedyny możliwy najlepszy wybór. Na przykład.
Poza tym, no też jeszcze w Wiedźminie tak mówisz. Tam był o tyle ciekawy zabieg, że w Mass Effectie miałeś jasno zaznaczony wybór, kiedy dokonujesz czegoś, co jest ważne dla przebiegu fabuły i co będzie miało wpływ na zakończenie. Natomiast jeśli chodzi o Wiedźmina, to tam to, co tak naprawdę te wybory, które decydowały o zakończeniu gry, były czymś takim, co wydawałoby się pobocznym. Jakieś tam zabawa śnieżkami, jakieś tam, nie wiem, tłuczenie tych wszystkich przyrządów alchemicznych w laboratorium i tak dalej. To takie rzeczy, które no, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, no co to może mieć wpływ na cokolwiek. A jednak w perspektywie czasu okazało się, że to jest to, co decyduje, czy zakończenie będzie dobre, złe, czy neutralne, prawda? Więc no, tu jednak jest troszkę inna struktura tego. A czysto z ciekawości, jaki kolor zakończenia mieliście w Mass Effectie? Ja powiem tak, ja miałem kolor, no niestety ten, w którym Shepard ginie, nie pamiętam, który to jest, ale to z jednej prostej przyczyny, bo ja nie wiedziałem, że multiplayer powoduje to, że wzrastają te przygotowania. Ja przechodziłem całą historię, robiłem wszystkie subquesty i tak dalej, a nie wiedziałem tego, że grając multiplayer ja sobie powiększam ten pasek przygotowania tam do tej bitwy ostatecznej. Bo gdybym tak wiedział, no to bym myślał, robił wszystko, żeby mieć jak najwyższe i jednak to, że Shepard przeżył, żeby mieć to zakończenie z tym, że przeżył, a ja niestety miałem takie, że Shepard ginie. Znaczy ginie, ale jaki był kolor tego zakończenia, bo tam ja też nie pamiętam, niebieski? Nie pamiętam, właśnie z czym się kojarzył kolejny kolor, zielony swoje. Chyba, zielony chyba był ten możliwie najlepszy, ten taki tak, właśnie, że Shepard przeżywa. Maszyn i... Tak, ale w zielonym on chyba też tak, ginie, w sensie że się poświęca, prawda? Dodatkowa scena, że on jest pod tymi ruinami, pod jakimś tam gruzem i ten gruz się porusza. I to jest ta końcowa scena, ta najlepsza, a ta, ja którą ja miałem... To jest właśnie to, że on jest przysypany i tyle. I na tym kończy się ta scena. Widać, że on ginie, tak? Nie no, to ja faktycznie miałem to zakończenie z syntezą, bo tam też wcześniej zrobiłem research odpowiednio, jak doprowadzić do tego zakończenia, które chciałem, żeby było. Także to nie było tak do końca znowu, że tam poszedłem na freestyle. Jeżeli mam być z wami 100% szczery, to gdybym chciał mieć kontynuację Mass Effecta w tym świecie Mass Effecta, to... Byłbym skłonny wybrać inne zakończenie, w którym na przykład Shepard się łączy z niewierzami, wykorzystuje ich siłę do wprowadzenia tam jakiejś ponurej dystopii, prawda, w tej galaktyce i tutaj stworzyć nowego bohatera. I wydaje mi się, że to by była ciekawa kontynuacja. Natomiast ciężko mi sobie wyobrazić kontynuację Mass Effecta, z to podejrzewam, że twórcom też było ciężko sobie wyobrazić, dlatego przenieśli akcję do innej galaktyki, w której... kontynuacja zakończenia, w którym wybieramy to właśnie syntezę pomiędzy maszynami a... ludźmi. Tylko że chyba Andromeda dzieje się równolegle jeszcze przed tymi wydarzeniami z Mass Effect, z trylogii. Chyba dzieje się po, bo oni są wysłani na krótko przed inwazją żniwiarzy, a potem no jeszcze się do przodu. Aha, okej. Okay. Czyli tam, więc... Pięknie się przejechaliśmy po tego Age'u w takim razie. Myślę, że warto zrobić kiedyś odrębny temat o Mass Effect'cie i całej tej jakby pomyśle na historię. Dajcie i... mi skończyć Andromedę, to wtedy będę mógł to zostawić. Boże, ja muszę ją zacząć. Jeszcze jej nie mam nawet. Jak mówiłem o skończeniu, to też mówiłem o zaczęciu. Panowie, nie wiem jak wy, ale dla mnie grą, na którą czekam w tym roku bardziej niż na Preya, bardziej niż na jakieś zapowiedzi na Switcha, bardziej nawet niż na My Little Pony 3 i na Sex Lalki też, jest nowa odsłona Mountain Blade o podtytule Bannerlord. Jako fan z średniowiecza, Warband był dla mnie takim przyjemnym otrzeźwieniem w przemyśle tego, że można zrobić fajną, realistyczną grę, która nie musi super pięknie wyglądać, która może bazować w singlu na bardzo ciekawym podejściu do otwartego świata, a na multi na autentycznym skillu gracza. I to wszystko pojawi się w Bannerlordzie, jestem tego pewien, ale zarazem dostaniemy wiele, wiele innych rzeczy, o których fani serii Mountain Blade zawsze marzyli. Ostatnio dowiedzieliśmy się na przykład o tym, że będzie możliwe odtworzenie bitwy, w której po jednej i po drugiej stronie będzie po 500 NPC-ów, żołnierzy, czyli mamy do czynienia z bitwą, w której jest 1000 osób. Ciekawie jest ten kodów sieciowego tej gry. Modów coś takiego? Powiem ci tak, nie wiem jak to wygląda w trybie single player, ale na multi można było... Serwery multi potrafiły utrzymać 200 osób w ekstremalnych sytuacjach. I wiem z własnego doświadczenia, że takie rozgrywki multi, gdzie poruszało się 200 osób, no to nie była najbardziej komfortowa gra. Kod sieciowy, nie dlatego, ale tak, gra nie była stworzona pod to po prostu i dlatego. I tutaj jeżeli oni dopracują faktycznie kod sieciowy gry, to myślę, że to ma fajnie by to wyglądało.
Szczególnie jak ta bitwa w polu, nie? Kawaleria. Tak. Ponadto zapowiedzi tego, że miasta będą żyły. To trochę jak w analogia między Oblivionem a Skyrimem, gdzie głównym zarzutem do Obliviona było to, że te miasta, wioseczki, tam naprawdę nie było życia. Te NPC niby tam poruszały się stałe, ale w ogóle nie było czuć klimatu. A nagle przerzucam chwilę Skyrima, gdzie nagle wchodzą NPC w interakcje między sobą, z bohaterem, wykonują czynności typowe dla danej profesji, którą uprawiają. Po prostu widać, że każda wieś żyje, każde miasto żyje. I myślę, że podobnie może być w przypadku Bannerlorda, gdzie w Warbandzie czy w pierwszym Autumn Blade było bardzo statycznie, a teraz oni sami mówią, że chcą, żeby to wszystko żyło, tętniło życiem, zmieniało się. Myślę, że to może się udać, bo jednak robią tę grę 5 lat. Mają całkiem spore studio, bo Tales World się rozrosło chyba tam z, nie wiem od ilu osób zaczynali, może 7-8, a teraz mają na pokładzie z 50 osób. Więc to jest naprawdę spore studio deweloperskie, które nie wydaje innych gier po drodze. On tak naprawdę utrzymuje się ciągle ze sprzedaży Warbanda, dodatków do tej gry, pierwszej części i tak dalej, i tak dalej. To też pokazuje o sukcesie tej gry. Tak, tylko mam nadzieję, że faktycznie Bannerlord naprawi te bolączki, które trapiły wszystkie części tak naprawdę Mountain Blade'a od pierwszej. Czyli Mountain Blade'a, Warbanda, całe to Ogniem i Mieczem, które wyszło też w międzyczasie. No ale jakie to bolączki na przykład? No na przykład to, że ten świat był pusty właśnie też. I to bardzo był pusty. Miasta to w zasadzie były takie makiety, tak? No tam nie było nic. Wioski, które były, no to też te wioski były, no nie wiem, dwóch NPC-ów na krzyż. No tak wszystko. Faktycznie swoboda była bardzo duża i mogłeś faktycznie robić co chciałeś, rozbudowałeś swoją tą wieś, ten zamek i tak dalej. Wykonywałeś te misje, te stronnictwa, ale z drugiej strony no tak samo wchodzisz do jakiejś, nie wiem, stolicy któregoś też stronnictwa, wchodzisz, masz jedną salę z jednym gościem tak naprawdę na tronie, ze dwie osoby obok, to jest cała stolica, tak? No to jednak tak troszkę burzy taką imersję w ten świat, no tak przynajmniej z mojego punktu widzenia, no. Bo tam oczywiście ja nie mówię grafika i ten, no bo to jest kwestia trzeciorzędna pod kątem gameplayu. Ale no jednak to wszystko tworzy jakby odbiór tej gry. Nie wiem ile razy udało wam się podbić cały świat w Mountain Blade, ale patrzycie na człowieka, który zrobił to 3 razy. No to musiałeś długo grać. Tak, zmarnowałem sporo czasu na to. Dlatego też czekam podobnie jak Michał. Natomiast to, co z mojej perspektywy było największą bolączką gry, to było to, że tam pojawiły się takie śmieszne błędy związane z, nie wiem czy to jest w zasadzie ze schematem rozgrywki, czy z AI, które polegały na tym, że im mniej zamków i miast zostawało przeciwnikowi, tym on trudniejszy do pokonania, paradoksalnie trudniejszy do pokonania się stawał, nie? To na samym końcu było tak, że w jednym zamku siedziało 18 lordów i trzeba było zebrać każdy z pełną armią i trzeba było zebrać naprawdę pokaźną siłę, żeby ten zamek zdobyć. I to takie rzeczy mi psuły rozgrywkę osobiście. Jeżeli czegoś nie zrobią z tą kwestią, no to będę rozczarowany, bo dla mnie Mountain Blade to jest narzędzie, a nie gra. Mnie zupełnie nie interesują losy tej krainy, która się wydaje, że Kaleradia nazywa, Rodoków, Nordów, Kerkitów, czy jak się tam te państwa nazywały. Mnie interesuje to, co z tą grą zrobią moderzy, którzy ją przyniosą na piaski pustyni, Ziemi Świętej itd., itd., którzy zrobią jakąś historię o krzyżowcach, którzy zrobią opowieści o renesansowej Europie itd. Gwiezdne wojny. Gwiezdne wojny, dokładnie. Warhammer, nawet pierwsza wojna światowa, gdzie się tam urodziła i czasy napoleońskie. Więc dlatego czekam na Bannerlorda. Jeżeli oni spierniczą ten schemat rozgrywki i to dalej będzie tak kiepsko wyglądało, to moderzy tego akurat nie naprawią. No, to są rzeczy, które można połatać, prawda? W pewnych modach można było wreszcie uśmiercać tych lordów, więc się zmniejszała ich ilość przeciwnika. Natomiast dla mnie to jest właśnie kluczowa kwestia, czyli poszerzenie tych schematów tak, żeby inni ludzie mogli z tym zrobić cuda, bo jakby na samą goła gra mnie w ogóle nie interesuje. Ja liczę jeszcze na poprawienie systemu misji, bo mimo wszystko takim największym, najbardziej irytującym schematem w misjach było to, kiedy jestem sobie na skraju mapy, dostaję zlecenia od lorda, żebym tam doręczył mu jakiś list, znaczy nie jemu, tylko innemu lordowi, który znajduje się na drugim końcu mapy. Dobra! Biorę ten list, zasiadam na moją szkapę, biorę drużynę i jedziemy chore przez całą mapę. W końcu dojeżdżam do tego zamku, okazuje się, że lorda tam nie ma, bo... Od 14 dni. Od 14 dni, bo wyjechał w inny rejon i po prostu szukamy się po mapie i skaczemy. A czas tak, płynie. To prawda.
To fakt. Znaczy, ja tutaj się jeszcze chciałem zgodzić w zasadzie z Marcinem, bo też tak sobie przypomniałem moje doświadczenia z Molten Blade'em, jeszcze chyba z pierwszą częścią i szczerze mówiąc ja zupełnie nie pamiętam co tam się konkretnie działo pod względem fabuły, kto walczył z kim, dlatego że od razu stwierdziłem, że no nie interesuje mnie historia tej krainy, natomiast bardzo chętnie zobaczę jak wygląda mod Wojna Stuletnia w tej grze. No i muszę przyznać, że to było fantastyczne doświadczenie, bardzo podobały mi się te zbroje, broń, zbalansowanie, czyli że na przykład no, w tym modzie francuscy rycerze byli faktycznie mocniejsi niż powiedzmy rycerze angielscy na polu bitwy i to się dało wyczuć, w sensie, że jak miałeś tych rycerzy więcej zarekrutowanych, tak budowałeś sobie tą armię z rycerzy, no to naprawdę dawali czadu, ale na przykład Anglicy mieli znakomitych łuczników. No i jak mieć tych łuczników więcej, no to z kolei ten balans tak wyglądał, no, że na otwartym polu trochę lepiej sobie radzili Francuzi, ale jeżeli chodziło o na przykład obronę zamków, to zdobywanie zamku angielskiego było dla mnie piekłem, bo tam była cała masa łuczników angielskich, którzy świetnie strzelali i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie Molten Blade dla mnie miał zawsze taki schemat trochę takiej gry, która pachniała takimi, nie wiem, latami, można powiedzieć 80-tymi, gdzie gra dużą część przyjemności gracz czerpał w ten sposób, że po prostu część historii sobie dopowiadał. Czyli miałeś powiedzmy tych swoich tam, nie wiem, przybocznych, nie za bardzo wiedziałeś kim oni są, jaka jest ich historia, no ale twoja wyobraźnia powiedzmy była ci w stanie tutaj troszeczkę pomóc, dzięki temu zżywałeś się z nimi, zżywałeś się ze światem i tak dalej, powiedzmy jak to był mod historyczny, no to prawda tam naczytałeś się historii, no więc historycznie wiedziałeś, że na przykład ten zamek był ważny, prawda, więc chcesz go zdobyć i już nie interesowało cię to tak do końca, czy to jest do końca w grze przedstawione, że ten zamek jest na przykład ważniejszy niż powiedzmy jakieś inne. No i to było w tej grze właśnie fantastyczne w sumie, że ta wolność tego świata z jednej strony, no faktycznie, no troszeczkę tam było momentami pusto, w sensie wchodziłeś do zamku, powiedzmy Paryż czy coś, no i wydaje ci się, że no kurde, no zamek, no powinna być tam, no przynajmniej jakaś świta koło tego króla, a tam prawda pustka, jest tam król, nie wiem, jakiś tam, nie wiem, setrażnik jeden, drugi czy coś, no i w sumie troszeczkę słabo, ale... Miałem do takiego moda, w którym kobieta mnie zmanipulowała tak, że wywołała wojnę domową w połowie królestwa, więc... Właśnie, ale to jest kwestia kontekstu tak naprawdę, że... Jak kontekst potrafi dużo zmienić odbiór takiego tytułu, że tak jak właśnie tu jest mowa, oryginalny, zwykły Mountain Blade, nikogo to nie interesuje tak naprawdę, co to jest za świat. Nikogo. No, nikogo to nie interesuje, tak? Ale od razu wchodzisz w jakiś kontekst historyczny i od razu masz punkt zaczepienia, wiesz mniej więcej co, jak, gdzie, którędy, tak? Tak samo jest w przypadku, od razu tak mogę trochę nawiązać do różnych Total Warów. Ostatnio wyszedł ten Warhammer Total War i owszem, no świetny tytuł, bardzo przyjemnie się w niego gra, tylko no... Tak naprawdę też średnio kogoś interesuje los jakiegoś, nie wiem, Imperium Sigmara, czy orków, czy nie wiem, czy wampirów, tak? A jeżeli masz od razu Total War, którym dzieje się w okresie starożytności i dowodzisz Imperium Rzymskim, no to od razu masz ten kontekst historyczny, który jakby napędza tą grę, więc no to faktycznie to ma istotne znaczenie. Ale w przeciwieństwie do Dragon Age'a czekamy na Mountain Blade 2, tylko się możemy zgodzić. No tak, tutaj tak, tutaj jesteśmy za. Michał, ty masz kartkę, więc teraz będziesz napędzał historię. Ponieważ mamy rozkład jazdy na takiej kartce, nawet bardziej w takim biletynie, broszurce. Kolejny temat, który chcieliśmy sobie omówić, już schodzi z takich stricte programowych rzeczy, a skupia się na tym, co niedźwiadki polarne lubią najbardziej. Czyli omówieniu tego, co w tym momencie jest przedmiotem naszego growego zainteresowania, w co gramy. Kto zaczyna? To może my zaczniemy od tematu Pulsara, bo to jest coś, co zacinamy ostatnio. Pulsar do Last Colony. Ktoś chce zacząć opowiadać o swoich przeżyciach? Mogę ja zacząć z perspektywy kapitana tego okrętu. Zaczęliśmy grać w trójkę. Inicjatorem tej przygody był Michał, który nas namówił na kupno. Zawsze się boję takich namów, żeby potem nie skończyło się tak, że nie będziemy w to grali. Teraz Michał kłamie, ponieważ w momencie, w którym namawia, nie ma w ogóle takich wątpliwości ani rozterek. Natomiast faktycznie gra jest robiona przez dwie osoby.
To widać, że jest zrobiona przez dwie osoby. Jest jeszcze bardzo w fazie Early Access, natomiast to fajnie pokazuje, jak koncept jest ważny na rozgrywkę, bo jest tam mnóstwo niedoróbek, prawda? Co druga planetoida wygląda tak samo, stacje wyglądają jak w Mountain Blade i to nie jest komplement. Czyli są bardzo puste. Przy czym Mountain Blade miał ładniejsze modele postaci. Z tym się zgodzę. Nasz Android... Rzekłbym fotorealizm prawie w porównaniu do Pulsara. Za naukowca jest wyjątkowo paskudny, natomiast sposób rozgrywki jest mega interesujący, ponieważ wybiera się statek, następnie rola na tym statku jest 5 możliwych. Kapitan, pilot, mistrz broni, odpowiedzialny za uzbrojenie, naukowiec i inżynier. No to możecie, jak gramy w trójkę, to można zgadywać, jakie role sobie wybraliśmy, prawda? Na samym początku poszedł kapitan, potem pilot, a następnie mistrz uzbrojenia. Naukowcem i inżynierem nikt się nie interesował, zupełnie jak w Polsce w toku wyboru kariery zawodowej. Dobrze, że na statku nie ma socjologa, albo prawnika, bo na pewno te role byłyby już obsadzone. Oby nikt się nie obraził, prawda? Wszystkich socjologów przepraszamy. Prawników też. No to... Chociaż to nie jest konieczne. Najwyżej nas pozwał i tyle. Będzie robota. W każdym razie dobrze jest to... Naprawdę dobrze jest to zorganizowane od takiej technicznej strony, ponieważ każda z tych klas ma co robić. Jeżeli się podzieli zadaniami, to też zadania, które są generowane przez tam system gry, nie wiem, odparcie ataku piratów, eksploracja jakiegoś statku, w którym się napęd popsuł, ustalenie, co się stało z załogą, znalezienie jakiegoś artefaktu, są bardzo ciekawe. I faktycznie można w tej grze robić sporo ciekawych rzeczy, takich też nadających się pod jakąś historię, którą można następnie wyświetlać w odcinkach, co zresztą próbujemy względnie nieudolnie robić od jakiegoś czasu. Ostatnio to bardziej nieudolnie, bo nagraliśmy jeden fajny odcinek i niestety nie jesteśmy w stanie dorównać przygodą i atrakcyjności tego odcinka. Dlatego, że ten pierwszy nie wiedzieliśmy, co w ogóle mamy robić, może dlatego. Tak, i niestety nasza wczorajsza rozgrywka zakończyła się chyba 4 zgonami. Spektakularnymi, trzeba powiedzieć. No bo nie każdy może zginąć z jakiejś ręki starożytnej stacji kosmicznej, no co się nie zdarza zbyt często, prawda? Gra ma na pewno duży potencjał, mimo toporności pod kątem wykonania. Czysto technicznego wykonania. Jest to tytuł, który pokazuje, że dobry gameplay, dobry pomysł na rozgrywkę przedstawiony rekompensuje resztę. Dokładnie, rekompensuje resztę. To jest tak z planszówkami. Ubogą warstwę audiowizualną. To jest tak z planszówkami. A też wyobraźcie sobie, że Star Citizen tak wygląda. O. To znaczy, że ma taką mechanikę podobną rozgrywki, ale jednocześnie ten budżet, który ma Star Citizen, prawda? Czyli obecnie już 150 milionów dolarów. Ciekawe, co kiedyś wyjdzie. No właśnie, mówić o Star Citizen to tak jak wiesz, mówić o... nie wiem o czym. Miesiąc bym powiedział o ekranizacji Wiedźmina, ale... Nie wiem, obraziłeś Star Citizen i przez chwilę zagrzmiało, więc... No, ale ja jako fan Elite Danger to nie jestem jakimś fanboyem i nie wpisuję się w obóz zwolenników jednej albo drugiej gry, ale proces developmentu Star Citizen, jestem ostrożny. W każdym razie, Pulsar dostaje w miarę częste update'y z tego co widzę, co kilka dni pojawia się coś nowego, więc przynajmniej tyle, że twórcom przynajmniej jeszcze na razie zależy na tym, żeby ten tytuł rozwijać, mam nadzieję, że tak będzie dalej. I mam nadzieję, że faktycznie w pierwszej kolejności będą szli w kierunku rozwoju mechaniki, a gdzieś dopiero w dalszej kolejności tam kwestie wyglądu, jakieś tam grafiki, tekstur i tak dalej. Bo trzeba jeszcze w ogóle stwierdzić, że ta gra nawet nie spełni w ogóle jeszcze udźwiękowiona. Niektóre dźwięki w ogóle nie istnieją, jakieś interakcje z otoczeniem przykładowo. Widać faktycznie, to jest early access, ale... No, ale Bogumił, zgódźmy się w tym momencie, że my jeszcze nie umiemy pilotować tego statku. Ale kto powiedział, że my umiemy? Ja mówię tylko, wiesz, że mam nadzieję, że będą rozwijać content tej gry, a nie jakieś kwestie poboczne, przy czym właśnie mówię. No, kwestią poboczną dla mnie jest nawet udźwiękowienie tego tytułu. Tak? Najlepszym przykładem dla mnie tego, jak pilotujemy ten statek, jest to, że jak dokujemy stacji naprawiającej statki, to nie potrafimy wyłączyć osłon, więc ściągamy je fizycznie, pakujemy do magazynu. Pozwalamy dokonać napraw, po czym rozkładamy je na powierzchni statku. No cóż, prowizorka zawsze działa najlepiej. Tak się robi w Polsce. Myślę, że Pulsar dostarczy nam jeszcze sporo ciekawych wyrażeń, natomiast ja mam przegrany w tę grę za 5 godzin, więc tylko z wami w multi nie gram jakoś singla, nie staram się. Chyba nikt nie grał. W tej gry zagłębiać też nie mam czasu, przyznam się szczerze.
Więc myślę, że jeszcze powiemy o tej grze nieraz trochę w ramach naszych aktywności. Miejmy nadzieję, że powiemy o tej grze jeszcze trochę. Bo tymczasem jakiś czas temu tu obecny Rafał zaczął publikować swoje doświadczenia z kampanii prowadzonej w Europie Universalis 4. Zgadza się. Co było niezwykle ciekawe, zagłębiać się w to i czytać się o twoich sukcesach bądź porażek, tam chyba za dużo nie było, właśnie zaskoczenia. Słuchać. Tak, tak. Słuchać też, ponieważ są też materiały dostępne, w których opisujesz swoje doświadczenia z tej gry chyba na żywo, prawda? Mhm. Tak, zgadza się. Opowiedz o tym. Jakie są wrażenia? No... Przede wszystkim, moim zdaniem, trzeba tutaj naprawdę pochylić czoło przed paradoksem, dlatego że jeżeli chodzi o to, jakie są możliwości komputera, jeżeli chodzi o sterowanie państwem i jeżeli chodzi o na przykład jego zdolności bojowe w walce, to znaczy prowadzenie armii, to jak on gra, no to tutaj szapeba. Myślę, że to jest jedno z lepszych AI w takich grach, w cudzysłowie, strategicznie dla mas, do których już w tym momencie należy ta produkcja, dlatego że no mając trochę doświadczenia w takich grach za sobą, no dużo doświadczenia w takich grach za sobą i wiedząc nawet jak na przykład walczyć z przeciwnikiem komputerowym, kiedy ma się słabszych dowódców w takiej grze, a powiedzmy porównywalną siłę wojska, to nie da się za bardzo ugrać więcej niż się da ugrać, tak to ujmę, czyli że no komputer po prostu nie jest głupi, bardzo dobrze reaguje, sam dobrze gra, nawet jak ma to państwo słabsze czy coś, to i tak stara się graczowi tutaj stworzyć solidny problem. Także jeżeli chodzi o mechanikę walki, to jestem tą grą naprawdę zachwycony. W sensie jakbym miał więcej czasu, to bym naprawdę grał w nią więcej, chociażby dla samej przyjemności prowadzenia wojen. No, zdarzyło mi się mieć w innych gameplayach niż aktualny ten, który gram, państwem polskim, zdarzyło mi się mieć takie sytuacje, kiedy będąc teoretycznie przygotowanym do wojny i mając mocniejszy sojusz, musiałem podpisać na przykład biały pokój albo wręcz zgodzić się na taką no, niewielką porażkę, ponieważ ta sytuacja w grze tak się przeciwko mnie w jakiś tam sposób obróciła, czy to na przykład sojusznik wcześniej no, podpisał wiadomo pokój w zamian za to, że coś tam zyskał, no i tutaj się nam wypiął na zasadzie sorry stary, ta wojna już trwa za długo, tutaj mam naprawdę świetną propozycję, prawda, ba, poklepanie po plecach, nara, no i nie masz sojusznika, a przeciwnik dalej swoich ma. No więc takie sytuacje się w tej grze zdarzają, także od strony właśnie takiej, która większość graczy trzyma przy tej grze, czyli prowadzenia wojen, posiadanie jakichś swoich fajnych dowódców, ta gra jest świetna. Jeżeli chodzi o to, jak zmieniają ją kolejne dodatki, no to tutaj są podzielone zdania. No część osób strasznie narzeka na to, że na przykład dodatek do tej gry może kosztować powiedzmy, nie wiem, 80 zł, prawda? No to za taką cenę można już mieć zupełnie nową grę, innego rodzaju pograć sobie. Ale to, jak na przykład te dodatki zmieniają tą grę, w sensie, że był na przykład jeden dodatek, który pozwalał budować tak zwane państwa toll, czyli że nie jesteś już skazany na to, że powiedzmy w Wielkopolsce podstawa podatków to jest 9, a dajmy na to w Ile-de-France jest na przykład, nie wiem, no 16, tylko samemu możesz stworzyć z Wielkopolski wspaniałą lokację, gdzie jest cała masa manufaktur, gdzie jest więcej tych podatków, gdzie masz jeszcze więcej ludzi, przez co jest więcej manpowera dla wojska itd. Czyli każdy dodatek, no można by się kłócić, że w sumie to mogliby to dokładać za niższą cenę itd., ale prawdę powiedziawszy, czy to się dalej będzie sprzedawać przy takich cenach, tak będzie, tak? Ta gra jest naprawdę tak dobra, nie ma konkurencji, powiem szczerze, w tym momencie nie ma takiej gry, która jest w stanie konkurować pod poziom, znaczy biorąc pod uwagę na poziom i komplikacji, i tego co ta gra ma, ile kontentu ma, co można robić. Nie ma gry porównywalnej, która jest w stanie konkurować. Po prostu mają tutaj własne pole, mogą robić co chcą, są monopolistą. Gra jest świetna. A wiecie co jest super? Że przy tym monopolu, który ma paradoks na prawie wszystko, bo prawda jest taka, że Crusader Kings 2 zamiata, Europa Universalis 4 zamiata, Victoria w gatunku też no, zamiotła, bo nie oszukujmy się, że tam produkcje typu Pride of Nations raczej nie konkurują z Victorią. Hearts of Iron zamiata, Stellaris zamiotło. Taka jest moja ocena, a po iluś tam DLCK będzie to samo. Oni naprawdę robią dobre gry, oni robią coraz lepsze gry, pomimo tego, że tak naprawdę są monopolistą. No,
pod tym względem... Wyłożyli się tylko na starożytności i na Rzymie. Dokładnie. Tak. Ale to tutaj kwestia gier paradoksu, tych grand strategii Europy Universalis, Crusader Kings, ma trochę też w sobie tego, o czym mówiliśmy przy okazji Mountain Blade. Czyli my sobie tam często tworzymy tak naprawdę pomysł na rozgrywkę i to, jak chcemy, aby ona się ułożyła. To jest pewnego rodzaju narzędzie, tyle że w szacie historycznej, dającej nam to poczucie, że w końcu możemy zmienić bieg historii, ukształtować geopolitycznie nasze państwo, tak jak zawsze chcieliśmy albo marzyliśmy. Ale to jest zarazem wyznaczanie celów, które gdzieś tam w grze jest obecne. Możemy sobie chyba tam wyznaczać jakieś cele, krótkotrwałe, realizować jakieś misje. Tak, tak, można wybierać sobie misje. To jest generalnie elementem tak naprawdę naszej wizji, której nigdzie nie deklarujemy na początku gry, którą mamy w głowie albo która w trakcie rozgrywki nam się układa. Pomysł na tą rozgrywkę. Zgadza się. No ja tutaj jeszcze coś takiego widzę, bo część na przykład graczy, no nie podoba im się to, że na przykład Polska może zajmować powierzchnię całej, nie wiem, Europy, tak? Albo nie podoba im się to, że jednym państwem można zdobyć cały kontynent i tak dalej. To nie podoba? I tak dalej, ale no są gracze tacy, no można powiedzieć, bardzo konserwatywni. Na zasadzie, że Polska to jest powiedzmy w takich granicach, potem to już mi się trochę nie chce grać, bo ta Polska wtedy nie przypomina na przykład kształtem właśnie Polski. No moim zdaniem to, że można grać każdym państwem, praktycznie tam, każdym księstwem, można na przykład z Fryzji zrobić Holandię, można zrobić Holandię z hrabstwa Holandii, można zrobić Holandię z Oldenburga. No nie jestem tutaj do końca pewien, ale na przykład można zrobić Rzeczypospolitą obojga narodów grając z Litwą. W sensie, że jest cała masa różnych możliwości. Jeżeli chcesz, możesz Złotą Ordą stworzyć drugie państwo Mongołów. Jest nawet opcja taka, stworzyć znowu Wielką Hordę. Czyli no po prostu generalnie pomysłów na grę jest tam bez liku, cała masa. Ale a propos tego, o czym mówisz, tych pomysłów, mówiono, że Europa Universalis 4 jest takim swoistym miksem Europy Universalis 2, która miała jednak te skrypty historyczne bardzo mocno osadzone i pewne rzeczy no, nie dało się zrobić w taki łatwy sposób. Zawsze były te historyczne eventy, które wpływały na sposób gry. A Europa Universalis 3, która była takim totalnym historycznym sandboxem, gdzie tworzenie tych po prostu Europy jednego narodu albo świata jednego narodu było znacznie prostsze. I chyba Europa Universalis 4 znalazła taki złoty środek pomiędzy takim modelem totalnego historycznego sandboxa, a gry, która jednak ma jakiś nurt historii, jakieś takie elementy, które przekładają się na pewnego rodzaju zgodność historyczną, no jednym słowem znaleźli taki środek idealnego balansu pomiędzy otwartością w kreowaniu naszych historycznych wizji, a tym jak było rzeczywiście. Szczerze mówiąc, jest dokładnie tak jak mówisz, grałem bardzo dużo w Europę Universalis 2 przez sieć i tam było generalnie tak, że po prostu z góry było wiadomo kiedy, w jakich latach, jakie państwo jest mocniejsze, jakie jest słabsze, więc w związku z tym, prawda, kiedy można kogoś napaść albo kiedy się trzeba kogoś bać, dlatego że na przykład będzie miał wodza, który ma 6-6-6 w statystykach, to były wtedy najwyższe statystyki. Nie pamiętam już, jaki miał Fryderyk Wielki, jaki miał Gustaw Adolf, no ale generalnie był taki czas, kiedy gracz się bał jeszcze bardziej Francji niż się bał jej zwykle, a zwykle gracze się bali Francji, kiedy się bał Prus i tak dalej. No. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie Europę trójkę, no to ja właśnie, no mimo że tę grę mam, to nie byłem nią specjalnie zainteresowany przez to, że właśnie dużo czytałem o tym, że po prostu troszkę tutaj odpuścili sobie kwestię historii. W czwórce jest dokładnie to, co jest świetnie rozwiązane tutaj. Czyli z jednej strony, jeżeli chcesz zagrać historycznie, jasne, masz do tego prawo, masz możliwości, masz skrypty, możesz wybierać, przeprowadzić, możesz się przez tę grę dosyć podręcznikowo. Jeżeli nie chcesz grać historycznie, jeżeli żądasz wolności, ta gra ci to daje. Nie jesteś tym, wiesz, jakoś związany, możesz, no właśnie przez to, jakich zmian dokonano w mechanizmie, no możesz na przykład spolonizować cały wschód, jeżeli chcesz, możesz zmienić religię. To było wcześniej, ale w tym momencie to jest dużo, dużo prostsze do zrealizowania. Jeżeli chcesz to z biednych terenów na wschodzie, możesz właśnie zrobić jakieś, kurcze, przemysłowe tutaj, nie wiem, imperium. No po prostu skala wolności przy szacunku dla tego, jak chcesz grać, którą dali ci twórcy, no jest po prostu
fantastyczna. I dlatego ta gra jest właśnie tyle warta, dlatego jest, kurczę, tak droga i dlatego mimo wszystko, że jest tak droga, to i tak bym ją kupił. Tak, i tak polecam. No właśnie, no tak super, tutaj mówisz, no ja też mam taką sytuację, jak grałem tam jakiś czas temu, no to ja w zasadzie Rzeczpospolitą skolonizowałem całą Amerykę Północną i Środkową. Miałem nową Polskę i jeszcze dodatkowo powstawały mi roszczenia autonomii tamtych kolonii, żeby mnie czasem przez przypadek może im trochę zluzował pod kątem właśnie autonomii, tak? Więc miałem swoje 13 kolonii polską. No bo co byli ja. Dokładnie. A dodatkowo tak samo w ostatniej znowu rozgrywce, no to w ogóle nie szedłem w kierunku na przykład westernizacji kraju, tylko grałem cały czas tą doktryną wschodnią, wojskiem wschodnim i tak dalej, więc to też daje swobodę, nie wcale nie trzeba przynależeć na przykład do kultury zachodniej Europy, tak? To też daje taką właśnie swobodę rozgrywki, tak jak mówisz. No można robić wszystko, no to jest coś niesamowitego w tej grze. Ja się tego zastanawiam, patrzcie, Crusader Kings 2, duża jakość, dużo dodatkowego kontentu, dodatki ciągle wychodzą. Tak samo Europa Universalis 4, teraz to zapewne czeka Steralis, nie wiem jak z Hearts of Iron 4, nie słyszałem nic o jakichś nowych dodatkach. Zastanawiam się, czy Paradox nie wpadł w jakąś taką pułapkę bardzo dobrych gier, których nie będzie w stanie zrobić kontynuacji. Będzie, bo kasa musi się zgadzać, więc o to akurat bym się nie martwił, ale już nadchodzi na przykład ten moment, w którym faktycznie powinni zrobić kontynuację Crusader Kings 2, bo minęło bardzo dużo czasu od premiery, więc... No nie wydaje mi się. Był taki moment, kiedy te gry zaczęły, zmieniły silnik z Europy na silnik Klaucewicz. Tak, tak. Pierwszą grą była Europa Universalis 4, oni się... Nie, wydaje mi się, że Marsz Oru chyba był. Albo Marsz Oru, rzeczywiście masz rację. Mm-hmm. Oni się dużo, bardzo dużo nauczyli na European Universalis 3. A ten Paradoks przy Marszu Oru nie był tylko wydawcą? Nie wiem. W tym momencie nie pamiętam, ale jestem pewien, że to, że ta gra została zaprojektowana jako właśnie test tego silnika i znaczy, no mnie ta gra się podobała ze względu na to, jaki był historyczny setting, ale jeżeli chodzi o bogactwo kontentu, to faktycznie to nie była taka typowa gra Paradoksu. Ale więc, to była najlepsza gra Paradoksu do multi. Tak, znaczy, no w zasadzie tutaj też bym wątpił, dlatego że próbowałem grać w multi i niestety, ale skuteczność sieci taktyki pod tytułem Artyleria i Gwardia i nic więcej, no była po prostu szokująca, no. Oni się po prostu uczyli własnego silnika, który no, na początku był mało wydajny, niezoptymalizowany, nie wspierał chyba wszystkich rdzeni procesora i tak dalej. No zresztą Europa Universalis 3 naprawdę zyskała ręce i nogi po wydaniu dwóch dużych dodatków. I Crusader Kings 2 był pierwszą grą Paradoksu, która po pierwsze nie miała jakichś rażących błędów na premierę, która była relatywnie grą kompletną. Oni dopiero od właśnie Mrocznych Wieków, polskie tłumaczenie, ale coś w tym jest. Trochę grałem. Od Crusader Kings 2 Paradoks zaczął wyznaczać nową jakość w swoich produkcjach. Że każda gra strategii, które wydadzą, będzie miała określoną jakość. Po Crusader Kings 2 oni stwierdzili, okej, fajnie, wyszła nam gra, teraz naprawimy Victoria 2. Bo wyszła wcześniej Victoria, która no, nie była zbyt jakoś optymistycznie przyjęta. Wyszedł dodatek chyba Hearts of Iron, który tą grę postawił na nogi. Heart of Darkness. Heart of Darkness. No, tak, Hearts of Iron to jest, tak, mylę. Heart of Darkness, Jądro Ciemności. Miałem na myśli Jądro Ciemności, powiedziałem coś innego. Więc... Oni w tym momencie wypuszczają na samym start grę, która jest bardzo dobra, niesamowicie grywalna, a zarazem co jakiś czas wypuszczają dodatki, które pogłębiają rozgrywkę. Nie ma się wrażenia, że to jest jakiś wycięty DLC-ek. Nie ma się wrażenia, że ktoś nas oszukał, kupiliśmy niepełny produkt. Nie. Masz doskonałą grę, a zarazem wychodzą dodatki, za które po prostu płacisz nie tyle dlatego, że no, liczysz na niesamowicie dużą zawartość, która zmieni ci i obróci grę, ale zmienia sposób gry, zmienia pewnego rodzaju detale, które ty już poznałeś. I tak naprawdę jest fajnym sposobem na dalsze finansowanie rozwoju tego typu gier, bo tak naprawdę ja sobie jestem w stanie wyobrazić sytuację, w której te podstawowe 3-4 gry Paradoksu, czyli Europa 4, Crusader 2, Hearts of Iron 4 i Stellaris są wspierane przez kolejne 5-6 lat różnymi telecykami. Ale co ciekawe, a propos tego co mówisz, że to te dodatki rozwijają pewne szczegóły, ja nawet powiedziałem, że mało co powiedzieć, że szczegóły, bo któryś z ostatnich dodatków, chyba nie wiem, czy Eldorado to była jego nazwa, czy jak, no nieważne. W każdym razie tam miałeś możliwość kreowania wszystkiego od zera, łącznie z własną religią, gdzie wybierałeś co chcesz czcić, w jakiej formie, w jakim odłamie, z symbolem religii, ze wszystkim. Więc tworzenie państwa nawet od zera, więc no to już dawało możliwość taką
No nie wiem, no powiedziałbym, że jak trochę jak narzędzia deweloperskie do tworzenia czegoś. A ludzie to wykorzystują, bo są już mody do Crusader Kings 2 na przykład, które przenoszą akcje do świata Elder Scrolls albo Gry o Tron. I to jest naprawdę bardzo dobrze zrobione. Standardowy przykład. Czyli co, do pełni szczęścia brakuje nam tak naprawdę lepszego pomyślenia, opracowania bitew? Jeżeli chodzi o bitwy, nie, ja bym powiedział, że są w porządku. Dlaczego? Dlatego, że no, ja nie miałem przyjemności, ale taka gra na pewno ma potencjał do gry multiplayer. No, w przypadku drugiej części, no to w zasadzie społeczność, która grała przez sieć, trzymała tą grę przy życiu dużo dłużej niż ta gra się de facto powinna trzymać ze względu na swój poziom zaawansowania pod względem projektowym. Bo trzeba mieć świadomość tego, że to, ile pracy Szwedzi włożyli w tą grę, w momencie, kiedy ona wyszła, wydaje mi się, że to był 2000 chyba pierwszy albo drugi rok, to była druga część Europy, to... Zaraz pojedynce bardzo. Tak. To miałem przyjemność właśnie słuchać wywiadu z twórcą silnika do tej gry i on mówił, że generalnie poziom pracy włożonej i poziom złożoności kodu tego, jak to AI nawet było wtedy zaprojektowane, a było nie najgorsze, trzeba powiedzieć, no stał na bardzo wysokim poziomie. To był bardzo, bardzo kosztowny proces jak na ówczesny czas. No i jeżeli się nad tym zastanowimy, no to czy były jakieś gry tego rodzaju, które wtedy miały podobny silnik, no ja sobie nie przypominam, prawda? Więc trzeba przyznać im tutaj, że są pionierami, to jest raz. I dwa, ten system bitew, on, no ja bym go nie rozwijał z tego względu, że jak macie, prawda, rozgrywkę multiplayer, a zwykle jest tak przy takiej grze, że no raczej się nie zbierze dwóch graczy, czy powiedzmy trzech, nie powiedzą, że dobra, to ja biorę Wielką Brytanię, ty bierzesz Francję, a ty bierzesz Rosję dla balansu, no bo tam dalej żadnego balansu nie ma. Tam musi być co najmniej, tak. Tam musi być minimum tych tam, nie wiem, 6-7 graczy, żeby to się powiedzmy kręciło fajnie, więc no jeżeli byś bardziej skomplikował ten system bitew, to myślę, że ta gra pod tym względem mogłaby tutaj jednak ucierpieć, a single playerowcy i tak myślę, że mają bardzo, bardzo dużą frajdę, bo teraz ilość opcji, którą masz po prostu w trakcie gry w czasie rzeczywistym, nawet jak sobie zaniżysz, prawda, prędkość gry i nawet jak nie prowadzisz wojen, jest już na tyle duża, że w zasadzie nie jest ci potrzebny ten dodatkowy czynnik jeszcze komplikacji, żeby te bitwy, powiedzmy, przypominały te bitwy właśnie z Marszu tam Orłów, bo tam chyba były jeszcze dowódcy tacy niższego rzędu, tak jakby miałeś jednego głównego dowódcę, trzech dowódców niższego rzędu. No w Europie czwórce już tego nie masz, myślę, że to jest dobra decyzja. Jeżeli chodzi jeszcze, bo jeszcze tak chciałem na szybko wrócić do dodatków, zdarzają się paradoksowi dodatki takie, za które no chcą forsę, a te dodatki tak znowu dużo nie wnoszą. Portrety. Przykładem takiego dodatku są właśnie portrety, albo przykładem takiego dodatku jest, z tego co pamiętam, kampania Amerykański Sen, która w tym momencie już nawet nie jest do końca kompatybilna z innymi dodatkami, które coś tam zmieniają właśnie z Nowym Światem i bardzo tam niewiele zmienia. Trzeba pamiętać, że jest to biznes, ale tutaj też tak jakby propsy dla paradoksu, bo wiedzą, że jak wypuszczą 7 dobrych dodatków, to te 3 słabsze i tak ludzie kupią albo im wybaczą. Tak, bo kompulsywnie się kupuje, żeby na Steamie były zaznaczone, że masz wszystkie dodatki. Tak, między innymi. Bo masz poczucie niepełnej gry. Ale czy to jest, bo tak się zacząłem zastanawiać nad tym, co mówiłeś o tym, że być może Paradox zabrnął w to miejsce, w którym nie ma potrzeby robienia nowych gier. I teraz sobie wyobrażam, że powstali Europa Universalis 5. Albo niech będzie, że Crusader Kings 3, prawda? I nowi, starzy gracze, starzy wyjadacze poprzednich części przychodzą do tej gry. I czego im zaczyna brakować? Głębi, którą zrobiły tak naprawdę wszystkie te DLC-ki. I sobie myślę, no tak, no fajnie to wygląda, jest ładniejsza grafika, estetyczniejsze menu, ale no, brakuje mi tego zaawansowanego systemu edycji tam religii. Brakuje mi możliwości zarządzania jakąś metropolią, czy imperium i tak dalej, jakieś opcje dyplomatyczne. I możesz mieć świadomość, że do tej gry wyjdą DLC-ki w przyszłości, ale po premierze jej nie kupisz, ponieważ masz gotowy produkt, który znasz, który ma bardzo wysokie replayability, więc... To, co mówisz, się już dzieje na przykładzie Hearts of Iron, chyba czwórki tej najnowszej. Ludzie mówią, że jest w porównaniu do trójki jest totalnie spłycona, choćby w kontekście zarządzania państwem, że nie masz wpływu na gospodarkę taką, jaką miałeś wcześniej.
że nie masz wpływu na ekonomię, na produkcję konkretnych, nie wiem, technologii wojskowych, które dają ci tam możliwości jakieś coś tam. I właśnie to jest to, co teraz mówisz. Pomimo, że gra jest lepsza pod kątem jakby takiej ogólnie swobody tej gry, mechaniki tej gry, jakby no może troszkę bardziej przystępności tego tytułu, tak dla powiedzmy kogoś to zaczyna. No ale z drugiej strony właśnie ktoś to chce kontynuować, przesiąść się na nowszą grę, no to już w tym momencie może faktycznie zauważyć pewne braki, luki, które miał właśnie w tej poprzedniej części, choćby dzięki dodatkom. Czyli tak? Co, wrócimy do starożytności, jakaś nowa uniwersalność dziejąca się w starożytności, oparta będąca miksem mechaniki Crusader Kings pod kątem budowania swojej dynastii z walkami za Europa Universalis 4, gdzie ten podbój jest na dużym poziomie? No ja właśnie miałem to powiedzieć, że jeżeli czegoś bym się spodziewał i tak jakby czemu kibicuję, to jest właśnie ta starożytność, na przykład świat helenistyczny, kurczę, jaka to by była gra. No chłopaki, naprawdę, w dechę. No, przy świecie wiesz co, dopóki nie powiedziałeś o świecie helenistycznym, to sobie nie wyobrażałem, ale teraz zacząłem sobie wyobrażać, więc sprawdzę dla ciebie. Bo sobie pomyślałem, że istnieje cały zakres państw barbarzyńskich, w których powiedzmy, że można jakąś tam politykę frakcyjną zaimplementować, politykę wewnętrzną i tak dalej, cały ale... Cały Bliski Wschód starożytny. No właśnie. Czy to tylko Grecja, Rzym, Egipt? Zapomniałem, że Grecja to nie monolit, tylko 50 czy 60 polis samych, prawda? Tak, tak. Nie mówiąc już o tym, jak ten polis można grać w ramach sojuszy pomiędzy miastami, a jednocześnie na przykład unikać konfrontacji z rosnącymi imperiami i tak dalej. No duże możliwości. Tam z pewnością musiałaby być po pierwsze inna jednostka czasu niż w grach, które znamy do tej pory. Nie wiem, szybciej liczony ten czas, a dwa, większa koncentracja też na rozwoju czysto technologicznym. Bo jednak starożytność to był ogromny postęp technologiczny na przestrzeni 4-5 tysięcy lat, dokonało się naprawdę bardzo, bardzo dużo. A zdajcie sobie sprawę, że Paradox tak, też moderzy, połączyli swoje gry, że można grać w Crusader Kings, zapisać zapis gry na samym końcu, przenieść go do Europa Universalis 4, grać do samego końca, a następnie przenieść go do Victory 2. Czy dalej się da przenieść do Hearts of Iron, to już wątpię, ale można przejść przez trzy gry jednym państwem. Oczywiście tam się potem cuda dzieją, nie? No. Aztekowie jako komunistyczne państwo kolonizują Hiszpanię po wojnie domowej czy jakieś. Wracają z powrotem, no. Przekazują im te uprzejmości. Ale mimo wszystko fajne eksperymenty też. Gdyby utalentowany pisarz się zabrał za tworzenie ARA z tego, to mógłby zafundować czytelnikom naprawdę niezłą historię. To prawda. No cóż, ja mam niestety na sumieniu gry Paradoksu. Mam ciągle zainstalowany Crusader Kings 2, kupuję te DLC-ki trochę podobnie z Europa Universalis. Chciałbym w końcu do tego usiąść, nauczyć się tej mechaniki, zacząć w to grać. Bardzo bym chciał, ale jakoś tak przeraża mnie świadomość tego, że to pochłonie mnie na wiele, wiele, wiele godzin. Więc póki co pasuje. Jak wiecie, ja lubię ogrywać wiele tytułów naraz, co niestety dla mnie często jest zgubne. Ostatnio zacząłem Battle Brothers, ale mam na liczniku tylko 2-3 godziny. Uważam na wstępie, że gra jest świetna, ale muszę sobie dać jeszcze trochę czasu. Odgrać ją przynajmniej te 10-15 godzin spędzić, żeby cokolwiek o niej powiedzieć. Natomiast na przestrzeni, żeby tak subtelnie zakończyć wątek Europy Universalis, bo jak wiecie, no, specjalnie się wtrąciłem, żeby ten temat rzeka, o którym moglibyśmy gadać do najbliższych świąt wielkanocnych, przerwać. Miałem okazję ostatnio, bym powiedział przyjemność, wziąć udział w dwóch otwartych betach szczelnych pierwszoosobowych. Jakże odmiennych i jakże skrajnych. Pierwsza z nich to Rising Storm 2 Vietnam. Druga natomiast to Quake Champions. Nie wiem od czego zacząć, ale ten Rising Storm 2 wydaje się tematem, który jakoś tak bardziej porusza moje serce. Dlaczego? Ponieważ... Twój dziadek walczył w Wietnamie, ten drugi. Byłem ginekologiem w Wietnamie. Też walczył po prostu w Wietkongu, ale... Ja bardzo lubię klimaty wojny w Wietnamie, więc to po pierwsze. Ostatnia gra na naprawdę wysokim poziomie technologicznym, jakościowym, to był dodatek do Battlefield Bad Company 2. To jest świetny. Bardzo dobry. Ostatni dobry Battlefield do czasu Battlefielda 1. Jednak to była trochę arkadówka. Tu w Rising Storm 2 mamy kontynuację tych chlubnych, bądź niektórzy twierdzą niechlubnych tradycji z Red Orchestra 2, z Rising Storm 1, jeden czyli strzał zabija, na Pacyfiku. Jeden strzał zabija, opcjonalnie dwa.
Aczkolwiek, mimo tego całkiem sporego, nazwijmy to w cudzysłowie, realizmu, jednak ciągle mówimy o grze, która jest nastawiona do większego grona odbiorców, troszeczkę wydaje się, że w przypadku Wietnamu twórcy sobie odpuścili i ta gra jest bardziej przystępna dla nowicjuszy. Nie zmienia to faktu, że jeżeli masz przegrane 1000 godzin w Battlefieldzie, to przesiadając się na Wietnam, tu będziesz się czuł jak ryba w wodzie, gdzieś tam. Trzeba naprawdę dużo czasu i nauczyć się tego, że tam nie ma po prostu pędzenia na chuja z karabinem. I po prostu jak skończysz rozgrywkę z 30 zgonami i jednym trafionym jakimś fartem Wietnamców albo Amerykańców, to jest duży sukces. Więc trzeba się zupełnie odstawić, odmienić od tego przyjmowania gier, jakie możemy wynieść na przykład z Call of Duty, z Battlefielda, bądź innych jakichś takich lightowych, casualowych strzelanek. Właśnie a propos tego, co mówisz, to tak mi się kojarzy, bo ja grałem w Red Orchestra 2 i mam takie wspomnienia z tej gry, no bardzo pozytywne zresztą, bo gra faktycznie bardzo dopracowana i fajnie oddaje realia II wojny światowej. Przy czym ja miałem takie szczęście często grać po stronie Niemiec, a akurat jak tam, no bo to ogólnie cała gra toczy się na terenie Związku Radzieckiego, ta kampania, cała ta kampania wojny, prawda, Niemiec z Związkiem Radzieckim. No i pamiętam tylko tyle, że była taka jedna mapa z jakimś takim dużym budynkiem, chyba jakiegoś urzędu na samym środku i dookoła otoczone taką wioską, takie drewniane domki, typowo takie radzieckie, jak się kojarzy, jakieś zdjęć. No i my zaczynaliśmy często jako właśnie Niemcy i po prostu pierwsze, co ja pamiętam z tego, to wszyscy darli po prostu do pierwszej lepszej osłony, żeby się schować z jakiś murek, czy jakąkolwiek ścianę, czy cokolwiek, bo od razu Rosjanie się ładowali do środka na ten budynek, CKM-y, karabiny maszynowe i wszystko i po prostu przyszpilenie ogniowe, które jeszcze o tyle było fajnie pokazane, że ciężko w ogóle było cokolwiek wtedy zrobić, bo cały ekran drżał, znikały wszystkie elementy interfejsu, bardzo fajnie realistycznie oddawano, znaczy no realistycznie, na tyle na ile się dało, oddawano na przykład przygłożenie ogniem, no i jeżeli ktoś nie spróbował oflankować ich tam i zaatakować, to myśmy mogli steczeć pod tymi domkami i mogliśmy tam się w ogóle po prostu wyjść i zginąć jak kaczki i tyle. Także no, jeżeli to jest tutaj podobnie oddane, to... Z taką wyróżnienia to Wietnam w porównaniu właśnie z Czerwoną Orkiestrą, tak właśnie tłumaczy, jest asymetryczny multiplayer, polegający na tym, że od początku powiedziano sobie tak, Stany Zjednoczone miały lepszy asortyment, lepszy jakościowo, więcej helikopterów, więcej żołnierzy. Wietnamczycy, przepraszam. Żółtki. Od razu widać, kim grasz. Stali na tym gruncie znacznie gorzej, mieli gorszy sprzęt i tak dalej. Więc musieli sobie radzić w inny sposób. Mieli Lenina. No i radzili sobie w taki sposób, że wchodzę w jakiś ciemny korytarz i nagle po prostu ginę od jakiejś pułapki. Zwyczajna odstawiona pułapka przez innego po prostu gracza i ginę od niej. Mają te swoje tunele osławione i rzeczywiście idą sobie jakimś chodniczkiem, myślę sobie, że jest czysto, a nagle po prostu wykrada się jakiś po prostu Taipei, i jest po mnie, prawda? Więc generalnie założenie rozgrywki, która historycznie nie była zbalansowana, jest balansowana właśnie przez inne elementy gameplayu, takie jak właśnie te pułapki, ułożenie mapy, rozstawienie punktów spawnu i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę fajnie działa. I jest mimo wszystko w jakimś tam stopniu zgodne historycznie. Gra niestety boleje bardzo mocno pod względem technologicznym, to jest Unreal Engine 3 i naprawdę widać, że to już przestarzałe. Jak ktoś się przesiada z tego osławionego Battlefielda 1 na tą grę, no to po prostu odrzuca go od monitora i musi parę minut minąć, jak on w końcu się doczłapie z powrotem do klawiatury. Ale naprawdę... Jest to w pełni zrekompensowane głębią rozgrywki, taktyczną głębią rozgrywki, tym, że nie ma co biegać na kura z karabinem w ręku jak Rambo, a także podejściem innych graczy do twojego sposobu grania. Dostaniesz naprawdę zdrowy ochrzan na czacie albo czacie głosowym, jeżeli po prostu wylecisz sam z karabinem i dasz się zabić, albo jeżeli nie wysiądziesz z helikoptera, kiedy na to trzeba, po prostu trzeba to uczynić. Jest tam na stałe włączony team killing, więc trzeba naprawdę być bardzo uważnym i nie strzelać do wszystkiego, co się wychyli zza ściany, bo to może być po prostu Johnny. Widzę tutaj całą masę analogii do tej jednak, do tej Czerwonej Orkiestry. Tam to jest to, co mówisz, to dokładnie było tam, więc to bardzo dobrze wróży tej gra. Gra też jest, co trzeba powiedzieć, niezła cenowo, bo to jest 20 euro w tym momencie. W jakichś takich innych miejscach sprzedaży gier można
kupić ją nawet taniej. Na 40 zł. Tak, a nie chcę w tym momencie tego zalecać pomimo wszystko. Wydaje mi się, że twórców tego typu gier trzeba rękami i nogami wspierać. Chociażby dlatego, żeby w końcu zaczęli je wydawać na nowym silniku graficznym. Ale kto jest z dynamiką? Dynamika to nie jest szybka gra. Myślę, że spodobałaby ci się. Ustawiłem nawet szerokość patrzenia tak zwany V na 100 chyba 6, maksymalne jakie może być. I wcale nie było szybciej. W Battlefieldzie gram na szerokości ekranu 75, tej konsolowej. Choć mogłem ustawić chyba na 110. I jest bardzo szybko, bardzo dynamicznie. Tu naprawdę albo te mapy są większe, skala gry jest większa i ma się poczucie, że to wszystko jest wolniejsze. Ale naprawdę nie ma się poczucia, że gra się w jakiegoś Quake'a. No, jest taktycznie, jest przede wszystkim taktycznie. Mapy są otwarte raczej? Mapy są otwarte i są na pewno większe niż... Jestem skłonny powiedzieć, że są większe niż w Battlefieldzie. Czy są lepiej zaprojektowane, tego jeszcze nie wiem, bo nie poznałem ich w dostatecznym stopniu, ale myślę, że mogę tę grę polecić. Z uwagi na to, że jednak ma niską cenę i warto dać jej szansę. Ludzie, którzy zjedli zęby na Retrohestar 2 bądź na Rising Storm mogą odczuć tutaj pewnego rodzaju wtórność. Natomiast osoby, które nie spędziły w tych grach, które wymieniłem, nie wiem, więcej niż 100 godzin, więcej nawet niż 50 godzin, to będzie dla nich coś nowego, coś świeżego. Jeżeli oczywiście potraktują grafikę z pewnym dystansem, pamiętajmy, że ta gra ma wszystkie mechaniki typowe dla nowoczesnych gier. Możemy levelować, a nawet możemy customizować swoją postać, dodając jej blizny, jakieś plecaczki, inne stroje, więc wszystkie nawet zgodnie z jakimiś takimi historycznymi albo przede wszystkim filmowymi realiami. To się nazywa skarfikacja, Michał. Stworzenie postaci, nie wiem, znanej z Króla Albanii. Full Metal Jacket, nie ma problemu. Byliśmy żołnierzami, no nie ma problemu, żeby kogoś takiego odtworzyć. Czyli spokojnie możesz mieć za hełmem amerykańskim na przykład paczkę Marlboro, tak? Możesz mieć, albo kartę. Lucky nie ma problemu. Do gry. Tak, bardzo tylko fajnie. Musisz to sobie odblokować w trakcie gry. To są znajdźki, które sobie odblokowujesz. Słuchaj, a jak jest z imersją graczy i z wkręceniem graczy w świat, czyli czy na przykład jak coś robisz nie tak, to grożą ci sądem wojennym, albo nie wiem, czy posługują się slangiem związanym przede wszystkim z wojną w Wietnamie, przeklinają, czy... trochę psuje atmosferę w momencie, kiedy wyczuwasz w tym przekleństwach jakiś rosyjski akcent. Mm-hmm. I fuck your mother bitch, coś takiego. Ale no, proste żołnierskie słowa, powiem w ten sposób. Ale kiedy już dowiesz się, co robi z twoją matką, jest fajnie. Tatusiu! Ale a jeszcze co do muzyki, na przykład, bo wiadomo, że Battlefield Vietnam bardzo miał mocne wsparcie pod kątem takiej muzyki z tego okresu, tak? Czyli muzyka rockowa. Tak, jest to samo, jest muzyka i ona jest nawet w trakcie rozgrywki. O. Jest w tle, nie przeszkadza, ale buduje ten klimat. Zobacz, to są Creedensi? Tego nie wiem, ale jest dużo... Bez tego się nie liczy. Jest dużo fajnych, klimatycznych kawałków. Miałbym pewne zastrzeżenia może do jakiegoś dyrektora głównego gry, który mówi co robić i tak dalej, jest taki po prostu... Nie widać emocji w tym co mówi. Fajną mechaniką natomiast jest to, że w ramach gry, podobnie jak w Battlefieldzie, są składy, zespoły, tam chyba 5-6-osobowe, którymi przewodzi lider. I liderzy z każdego zespołu mogą się komunikować z jakimś jednym głównym komanderem gry, który po prostu może niejako wydawać polecenia, co należy robić, więc nie tylko 5-6 osób z zespołu niejako może się ze sobą komunikować, ale tak naprawdę cały 32-osobowy zespół może mieć jednego dowódcę, który mówi im, słuchajcie, robimy to, to, to i to. I to jest pewnego rodzaju nowość, której nie ma w Battlefieldzie. Nie wiem, jak to w praktyce będzie działać, bo jednak gramy z randomowymi graczami, ale jeżeli przypomnijmy sobie, że to jest rozgrywka, która nie preferuje bohaterstwa i trzeba naprawdę uważać, jak się gra. Ja często po prostu podążałem za innymi graczami, a w zasadzie czołgałem się za nimi, bo oni tam nie biegli. Jak tylko byłem za jakimś wyłomem, widziałem, że jest pusta przestrzeń i do kolejnego wyłomu, to po prostu obracałem się na wszystkie strony, przeżegnałem się i biegłem. Czasami się udało dobiec, czasami nie. W połączeniu z tą bardzo hardkorową rozgrywką, to może dawać radę. Ta komunikacja, to informowanie, co robić. I często spotkałem właśnie, czy to na czacie głosowym, polecenia. Biegnijcie tam, udajcie się tam. Często też gra sama mówi, bo można chyba też wydawać polecenia z pozycji po prostu tekstowej, piktograficznej, co robić.
informowała nas, gdzie mamy biec, co mamy zająć i tak dalej, więc to na duży plus. A jeżeli chodzi o takie klasy, bo na przykład w Red Orchestra tam miałeś podział właśnie na jakieś żołnierza szturmowego, żołnierza wsparcia, włącznie zawsze z kierowcą, z mechanikiem, z pilotem i tak jest dalej. Jest to samo, nie ma ryzyka, że na przykład będziesz na mapie 32 snajperów. Jest są limitowane klasy, czyli to się nie zmieniło. Całkiem dużo. Jeżeli dowódca biegnie, nie można nadać komunikatu, jeżeli obok niego nie stoi facet, który ma nawet tak radio. Radiostacja, no dokładnie. No. Więc te elementy są zachowane. Ale to jest przekapitalne. To robi taką naprawdę, buduje realizm tej gry. Na pewno realizm buduje też oszczał artyleryjski i napalm. Tak. Szczególnie w sytuacji, w której nie schronisz się przed tym napalmem. Szczególnie jak grasz Wietnamczykiem. Jak najbardziej polecam i myślę, że ja się na tą grę zdecyduję. Żeby wesprzeć twórców i pokazać, że warto takie gry dalej produkować. Myślę, że Tripwire podąża taką ścieżką stworzenia gier bardzo dużych, takich battlefieldowych, które są zarazem bardzo realistyczne i wymagające. Jest trudna ścieżka, trudny kierunek, bo takie gry jednak wymagają sporej pracy, no nie oszukujmy się też budżetu i trochę czasami widać, że no, zabrakło trochę dolarów, żeby pewne elementy dopieścić. Ale mimo wszystko warto takie gry wspierać, żeby powstawały kolejne ich wersje. No, z drugiej strony mamy Quake Champions. Myśląc sobie o tej grze, jako fan Quake'a mimo wszystko bardziej wolę Quake'a niż Unreal Tournament. Zamyśliłem takie coś. Jest zaprzeczeniem tego, o czym przed chwilą opowiadałem. To raz, ale dwa. Quake Champions to jest bardzo dobra gra, ale taki sobie Quake. To żeś dojebał. Bardzo dobra gra, ponieważ to jest naprawdę świetny Arena FPS, bardzo szybki, dynamiczny. Podruba Duma. Jakościowy. Nawet nie coś w tym, to nie jest podruba Duma. Doom miał multiplayer bazujący na multiplayerze znanym z Call of Duty. To było fatalne. O nowym Doomie. Ja mówię też o nowym Doomie, piąteczka. Naprawdę, multiplayer w Doomie był fatalny, bo bazował w całości na rozwiązaniu znanym z Call of Duty. Znaczy, że single jest dobry, więc tego się nie. To było 1:1 praktycznie przełożenie multi z Call of Duty do Dooma i czyli Berek. Całkowicie zabiło Irenę. Którą? Ideę Arena FPS-u. Irenę Santor, dosił śmierć w tym roku. Przepraszam. Bardzo szanuję twórczość pani Ireny i życzę jej 100 i więcej lat. Widzicie, że gdzieś umarł Roger Moore? Wiemy. Polski przerywnik. Tak, wiemy. No, dobrze, Michale, wracaj do Quake. Ale żył 89 lat, więc piękny wiek, chciałbym takiego dożyć. I grać. Co mi się nie podoba w tej grze, ponieważ nazywa się Quake? Nie podoba mi się to, że jest bardzo kolorowa. Zbyt kolorowa w stosunku do trójki, która była mroczna, taka posępna, gotycka, nie wiem, krucyfiksy, tym podobne rzeczy, pentagramy. Tego oczywiście nie ma w Champions, bo pewnie jakaś poprawność i tak dalej. Dużo kolorków, fairy barw. Czyli oprawa ci się nie podoba? Oprawa mi się nie podoba. Dźwięki też jakoś nie wyrywają z kolan, nóg czy innych części ciała. Nie odrywają, nie urywają, jak to się mówi. Bronie również jakieś takie nie mają swojego charakteru, swojej duszy, są takie pukaweczki, kurczę. To pograłem. Jest shotgun? Pamiętajcie, że to jest shotgun. Pamiętajcie, że gra... Głupie pytanie, gra jest wyrzutnia rakiet? Nie. Kiedy ktoś zrobi grę, w której będzie 9 wyrzutni rakiet? Myślę, że zainspirujemy ich do tego. Ale sumą wszystkich sum, grałem w to... Jeżeli mam dalej możliwość dostępu, bo jakiś tam miałem klucz do zamkniętej bety, więc może dalej mam dostęp, bo w tym momencie mówię o otwartej becie. Serio, ale ja chcę wrócić i grać w tą grę. Przez to, że jest dynamiczna, przez to, że po prostu no, w pewnym momencie widzę moje emocje, że ja się wściekam, że kogoś nie trafiłem, albo wściekam się, że ktoś mnie trafił. Autentyczne emocje wyzwalane w trakcie rozgrywki. Wciąga, po prostu wciąga. Jako, że będzie darmowa, to będzie system polegający na tym, że możesz sobie grać trochę jak w Docie, w LoLu i za zdobyte jakieś kredyty w grze odblokować kolejne postacie. Albo od razu zapłacić pełną sumę i mieć wszystko odblokowane, łącznie z dodatkami i postaciami nowymi, które wyjdą. Jest takie uczciwe, biznesowe podejście. Możesz grać za darmo, nie stracimy graczy, zawsze będzie świeży dopływ graczy, a zarazem jak chcesz mieć komplet, wszystko zapłać, wesprzyj twórców, dostaniesz to. A jak to się ma do Quake Life? Tak to ma się do Quake Life. Wydaje mi się, że no Quake Life to jest Quake 3, nie oszukujmy się. Zupełnie innym podejściem do rozgrywki, bardziej takim hardkorowym. Quake Champions także celuje w hardkorowość. Śmieszą mnie trochę porównanie tej gry do Overwatcha, ponieważ tempo inne i... Tak, bo jak od razu masz postacie ze skillami, to od razu Overwatch. Tak.
te skille w Quake'u już z góry mówię, one są czymś naprawdę mocno ubocznym. Owszem, sprawiają, że rozgrywka się zmienia. Jeden skill jednego z bohaterów polega na czasowym zniknięciu parosekundowym, co jest trochę irytujące w Arena FPS, kiedy masz gościa na muszce i po prostu rozwalasz cały magazynek, pakujesz w niego i rozwalasz go, on nagle disappear, znika. No ale cóż, taki urok, idzie się do tego przyzwyczaić. Te skille się mają dosyć duży czas odnowienia. Możemy znaleźć nawet na mapie takie znajdźki, które skracają ten czas odnowienia. Nie jest to coś, co zmienia i modyfikuje tą rozgrywkę. Quake Champions to jest odpowiedź na pytanie, jak powinien wyglądać nowoczesny Arena FPS. I tu mam też na myśli powstający darmowy Unreal Tournament na silniku Unreal Engine 4, który jest w tym momencie chyba w fazie alfa, ale jest ciągle tworzony, wspierany i który pokazuje niejako taką klasyczną wersję Arena FPS-ów. Quake mówi nie, my chcemy zrobić to nowocześnie, więc mamy bardzo fajne pokazane statystyki każdego z pojedynków, tą otoczkę związaną z rozpoczęciem meczu, zakończeniem meczu, levelowanie postaci, wszystkie znajdźki, nie wiem, skrzynki, które wypadają, dropy, które się otwiera, unikalne skórki, to wszystko, te takie elementy, które zachęcają gracza do robienia progresu, ciągłego grania. Póki co w Unreal Tournament jest chyba tylko levelowanie, nie wiem czy będą jakieś inne tego typu, nazwijmy to nowoczesne elementy. Sam gameplay Quake'a jest nad wyraz nowoczesny, a zarazem czuć szybkość, dynamikę rozgrywki, która myślę, że na konsolach, no nie wyobrażam sobie tej gry na konsolach przy tym tempie i tej szybkości rozgrywki. Po prostu ludzie nie ogarną na tych padach tego wszystkiego. Zresztą sami twórcy powiedzieli, nie robimy tego na konsole, my chcemy, żeby ta gra miała stabilne 60 klatek, i żeby po prostu była szybka i dynamiczna. I chwała im za to, że poszli w tym kierunku. Myślę, że będziemy mieli powtórkę tego, co było w 99 roku, czyli legendarny Unreal Tournament 99 versus Quake 3. Jest cień nadziei na to, że powtórzymy tych pięknych czasów, że spotkają się dwa naprawdę dobrej jakości Arena FPS-y. No i ludzie również na nowo zainteresują się tym gatunkiem, no bo jednak po czasach współczesnych konfliktów zbrojnych, czasach Call of Duty, czasach Battlefielda, nadeszły czasy, w których mamy Overwatcha, który jest naprawdę ogromnie popularna, bardzo popularna gra, powstają różnego rodzaju klony tej gry, a te Arena FPS-y gdzieś tam szukają jakiejś takiej swojej drogi, jednocześnie dużo jest graczy, którzy chcą powrotu tego typu gier szybkich, dynamicznych, opartych na skillu. I być może to jest szansa na to, że zyskają one trochę większą popularność. No właśnie, gdy już się okaże, że Quake Champions nie wypali, to będziesz mógł się ten... Spokojnie wrócić do Overwatcha. Nie! Overwatcha. Dobra, przeskakujemy do innych tematów. Choć przyznam, że ja lubiłem grać w Unreal Tournament, ale tylko do momentu, w którym wy nie nauczyliście się grać. Jak zacząłem przegrywać, to już z automatu przestało mi się to podobać. Cry of Fear. Słyszałem, że w to gra. Mogę o tym opowiedzieć. W czasach, kiedy wychodzi Outlast 2, Resident Evil, nowa odsłona, ja gram w grę, która hula na engine'ie. Otóż jakiej części Half-Life'a? Jedynki. Pierwszej. I to jest ta gra stworzona przez graczy, tak? Krajówka. Tak, została stworzona przez graczy i tak muszę powiedzieć, że z tej jedynki to wycisnęli chyba wszystko, już więcej to się na pewno nie da wycisnąć. Silnik był umarł po prostu, to wyobraźcie sobie człowieka doprowadzonego do ostateczności i to samo zrobili z silnikiem. Natomiast no, nie przegrałem zbyt długo, bo pograłem w to parę godzin dosłownie. Gra straszy w sposób, którego nie lubię. Czyli jumpscary. Dokładnie, które wyskakują i to tak, wiesz, to jest schemat, który najbardziej mnie irytuje, nie? Czyli wiesz, że coś wyskoczy, ale to wyskakuje i tak się boi. Więc jeżeli skończę tą grę, to będę szczętkiem nerwów, ale pewnie mi się to w końcu uda. Jezu, Marcin, ty masz siwe włosy, od czego? Od mąki. Ja uważam, że najlepiej straszą gry, których nie widać tego zagrożenia, które jest. Ale tam jest fajny nastrój. Jest bardzo fajny klimat i dlatego nawet Outlast nie jest. Outlast jest przerażający pod kątem takiego ciągłego poczucia zaszczucia, jakie tam jest. I tego, że ty widzisz te okropieństwa, które tam się dzieją, tak? Jesteś ciągle tego świadkiem. Natomiast ja uważam, że takim niedoścignionym wzorem, jeśli chodzi o straszenie, to jednak jest pierwszy i drugi Silent Hill. Jednak ta gra... No nie grałem, jeśli nie wypowiem. Ale... Ta gra, te dwie gry to jest moim zdaniem niedościgniony wzór horroru, jeśli chodzi o prezentowanie strachu w grze, naprawdę. Samo budowanie niepokoju, no
dosłownie, nie wiem, nawet teksturami, jakie tam się znajdują, takim ciągłym, najbardziej moim zdaniem idealnym zabiegiem, jaki tam było, to było umieszczenie tego zepsutego radia w tej grze. Czyli czegoś, co zaczyna trzeszczeć w momencie, kiedy pojawia się jakieś zagrożenie. Połączenie tego w pierwszej części razem z tą mgłą, która jakby zasłania ci całe pole widzenia, co było tak naprawdę spowodowane tylko i wyłącznie ograniczeniami konsoli, na której to działało, czyli PlayStation 1, w porównaniu z tym radiem, że zaczyna ci trzeszczeć radio, znajdujesz się w środku opuszczonej szkoły, w której wiesz, że stało się coś makabrycznego, latarka i trzeszczenie tego radia. I po prostu i w tym momencie człowiek zaczyna naprawdę już pocą się ręce i... Mi się teraz rozumie, o czym opowiada. Okropne uczucie. I ja naprawdę uważam, że to jest chyba najbardziej zbliżone do poczucia strachu, jakie można wywołać grając sobie w grę. A już tylko lepsze od jedynki jest tylko dwójka. I już każda następna część niestety Silent Hilla to już zaczynało iść w kierunku takim, w jakim szło powoli Resident Evil, czyli już taki trochę bardziej survival niż horror. Ale podobno w siódemce się obronili. Możliwe, ale no tak jak mówię. W kraju Fear przeciwnicy nie są jakimś realnym zagrożeniem, przynajmniej ci, których do tej pory spotykałem. To czyli nie miał jakiegoś wielkiego problemu z ich pokonaniem i nie wystraszyłem się ich obecnością. Natomiast po przegraniu paru godzin i tak już mam jakiś taki nawyk, że boję się na przykład patrzeć w okno albo w jakąś uliczkę, bo spodziewam się, że coś tam wyskoczy i to jest najśmieszniejsze. Otóż wyskakuje w takim momencie, że tak jestem totalnie zaskoczony. Więc myślałem, że rozklepię tą grę w taki sposób, że ściągnę sobie solucję na komórkę, nie? I będę przewijał ekran po ekranie i już sobie czytał, o, za tym korytarzem wyskakuje coś tam. No ale w ten sposób psuję sobie całą wątpliwą przyjemność z gry, a jestem człowiekiem, który się stresował na Bioshocku 1C, więc... Bioshock też miał dobrą atmosferę. No, nie miał bardzo dobrą, ale w krajofilii jest o wiele straszniejszy, więc być może faktycznie bezpieczniej dla mnie byłoby to przejść na YouTubie, jak to się teraz modnie odbywa. Tak jak ja przeszedłem tą grę na YouTubie. Chciałem wczuć się w tą postać i chciałem tą grę odhaczyć, tak na zasadzie skończyłem Cry of Fear osobiście. Tam są jakieś zabiegi chyba z aparatem fotograficznym i flashem, nie? Że rozświetlanie chyba pomieszczenia flashem, tak? Tam jest coś takiego? Ja, no właśnie, może nie jestem fotografem, a jestem fotoamatorem. Też wiem, czemu nie używam lampy. Nie, no gra jest straszna. Niewątpliwie i straszy, i stresuje. Czyli warto skończyć, co wam powiem następnym razem, no bo być może uda mi się wtedy dokończyć. W każdym razie przejście z Pro Evolution Soccer, które było względnie bezstresową rozgrywką, co najwyżej wkurzającą momentami, jak się przegrywało, do czegoś, gdzie boisz się spojrzeć przed siebie i chcesz grać tak, jak moja dziewczyna ogląda filmy, nie? Że jak zaczynają się straszne momenty, to ona się patrzy na mnie i próbuje z mojej twarzy wyczytać, co się strasznego dzieje na ekranie. No i ja niestety nie mogę nie patrzeć w monitor, ale też wzrok mi gdzieś tam odchodzi na bok. No. Powiem wam, ja mam dosyć skromne doświadczenia w tego typu grach, horrorach. Chciałbym je trochę powiększyć, bo powiedzmy sobie szczerze, ja nie lubię horrorów, ale wiem, że to jest doświadczenie nieznane żadnemu innemu doświadczeniu z rozgrywki elektronicznej z gier komputerowych. Autentyczne przerażenie, które sprawia, że w jednej stronie masz ograniczenie, ekran, masz świadomość tego, że to jest tylko gra, ale mimo wszystko poziom immersji, poziom tego całego klimatu budowanego przez rozgrywkę sprawia, że ty się autentycznie boisz. Ja się naprawdę wczuwam, więc w Bioshocku miałem taką właśnie sytuację, kiedy tak mi wystraszył jedna ze scen tam, kiedy taki lekarz się pojawił tuż za tobą, za taką mgłą, nagle się jego twarz pojawiała, że zrobiłem coś absolutnie głupiego. Odepchnąłem się od komputera i wybiegłem na środek pokoju, bo... Ile miałeś wtedy lat? Nie wiem, ze 20 pewnie coś, bo jeszcze nie wyszedł jakoś tak w czasach odległych. Dlatego Michał, jeżeli chcesz zacząć, to polecam od Silent Hill. Znaczy, ja mam części, jakieś drobne doświadczenie, próbowałem grać. Bo jednak najstraszniejsze jest to, co jest w twojej wyobraźni, a ta gra powoduje to, że tutaj gra mocno wyobraźni. Gdybyś wiedział, co jest w jego wyobraźni. Ja nie chcę wiedzieć, co jest w jego wyobraźni, dlatego mówię, że to, co jest najgorsze, jest w ludzkiej wyobraźni, dlatego ta gra na to tak mocno działa. Miałem okazję tutaj z obecnym Marcinem zagrać w Slender. Tak, pamiętam. Co było dosyć nagrywaliśmy live reaction. Pamiętam tylko krzyk Michała, że... O kurwa, on tu jest! I jeszcze druga taka gra, oprócz tej serii Silent Hill, to jest pierwsza i druga część Alien vs. Predator. W jedynkę nie grałem, dwójka trochę, ale ta gra też mocno straszy, szczególnie w kampanii Marines, gdzie jesteś ty i maszynka, która robi ping,
Czyli idziesz sobie w ciemnym korytarzu skaner, z tą maszynką, albo masz skaner, albo broń. Więc idziesz z tym skanerem i nagle na tym skanerze robią cię te kropki. Nie, zgadza się, ja się tak bałem tej gry, jak to grałem, że to jest po prostu szok. Pamiętasz taką scenę, że szedłeś tam korytarzem i niespodziewanie się nagle rura odrywała przeciwko ciebie. Tam dużo było takich momentów. A ty pakowałeś w mnie do życia magazynka. A potem jeszcze była taka gra, już reboot chyba tej serii, Alien vs Predator. To chyba po prostu się tak nazywało, reboot tej serii. Też było niezłe, ale to już nie było to jednak. To już się grało tak fajnie dla przyjemności. Nawet ta kampania Marines nie była w zasadzie straszna. Przeszło się o tak bez jakichś szczególnych emocji. Pamiętam, że była też w kontekście horrorki mojego doświadczenia taka prosta gra polegająca na schodzeniu schodami w dół. Jest The Sims. Zabawę się pamiętam. The Sims? The Sims? Nie wiem, to się tak nazywało, chyba nie. Wiecie, cały szkopuł polegał na tym, że ta gra polegała tylko na schodzeniu schodami w dół. A było takie coś. I tylko na tym. Tam była jakaś taka LV i potem jakaś liczba czy coś takiego. Tak, było takie coś. Ja w to nie grałem, bo to było i cała dziwność polegająca w tej grze polegała na tym, że schodząc, wpadając w taką monotonię, ty w pewnym momencie zaczynałeś widzieć w tych wszystkich cieniach, które się pojawiały i w tej muzyce, która narastała, tak, jakieś dziwne rzeczy. Ona oszukiwała twój umysł. Mm-hmm. I wyobrażałeś sobie coś strasznego, co się tam pojawiało. Ale tam były straszne rzeczy. Były, ale w większości stała za tym wyobraźnię. No ja pamiętam, jaką wielką furorę zrobiła Amnezja. Na ogólnie jak ta gra wyszła. Właśnie Amnezja czy Outcast? Amnezja. Ta pierwsza część. Bo potem... Były... Outlast, przepraszam. Outlast jest teraz nowym tytułem. Outlast to jest takie coś innego. Amnezja. Amnezja jest twórców... Boże, jak się nazywała ta gra? Zapomniałem. Były czy części? Taki tak, wiem. Coś takiego. Cryostasis? Nie, czekajcie. Pneumonia to się chyba nazywało. No w każdym razie Amnezja też przerażała ten tytuł naprawdę, szczególnie tam przeciwnicy byli widoczni od razu tak naprawdę, a jednak tam było coś takiego, że to przerażało, szczególnie jeżeli tam graczowi, tam tracił gracz poczytalność w czasie tej gry jako postać i w momencie, jeżeli nie chodziłeś, bo tam poczytalność traciłeś będąc w cieniu, patrząc na przeciwników i tak dalej. To trochę jak w Darkest Dungeon, prawda, Rafał? No nie do końca. W sytuacji, żeby odzyskać poczytalność, musiałeś, nie wiem, chodzić z latarnią w ręce, iść do światła i tak dalej. W momencie, kiedy traciłeś poczytalność, zaczynałeś widzieć rzeczy, których w rzeczywistości nie było. I to było też straszne w tej grze, że nagle widziałeś przeciwnika, który jest, a którego tak naprawdę tam nie było, bo to było tylko omamy tej postaci. Ta gra się nazywała Penumbra. Penumbra, dokładnie. To była pierwsza trylogia, a potem wyszła Amnezja. Ale Penumbra nie była chyba tym horrorem. Nie, to była raczej przygodówka. No, to były takie elementy straszące. Ale miały jedną cechę wspólną. Dla mnie jeszcze wyszło mnóstwo dodatków, tak swoją drogą. Machine for Pigs była na przykład jako dodatek. Miały cechę wspólną taką, że jakby kluczem do zbudowania atmosfery była twoja bezsilność. Też. I bardzo fajnie rozwiązane poczucie ciała, bo tam, żeby cokolwiek zrobić, musiałeś wykonywać faktycznie gesty myszą. Na przykład otwarcie szuflady to musiałeś zaznaczyć i pociągnąć, żeby otworzyć szufladę. Ja muszę powiedzieć, że coś takiego odczułem tylko dwa razy w życiu, podczas grania w Amnezję i na egzaminie zawodowym. I nie wiedzieć, czy które było gorsze, nie? Tak, tylko że na egzaminie zawodowym nie możesz się ukryć przed potworami, tylko wystawić im żoło. Pomyśleć, że grą, która mnie najbardziej przeraziła, był Tomb Raider pierwszy, kiedy nagle wyskoczyły na niej wilki. I krzyknąłem przerażony. A wiem. Kiedyś pamiętam, że jak spaliśmy, to ci się to śniło. Też. No cóż, jeszcze przecież jest nasz rodzimy krakowski Lies of Fear, który jest taką... Ale to jest podobne słowo. Ja grałem na YouTubie. Widzę, że nie jestem jedyny. Mi się podobało, bardzo się cieszyłem, że dostałem to w Monthly Bundle, więc myślę, że... Mam to zainstalowane i chcę to ruszyć osobiście. Natomiast patrząc na nasze steamowe profile, steamowe konta, listę znajomych, jeszcze tutaj do Rafała uderzę, bo Rafał ostatnio eksploatował dosyć ostro taki twór jak Fallout Shelter. Zgadza się, jest to taki symulator bazy, który został zaprojektowany w świecie właśnie
Fallouta i można powiedzieć troszeczkę tutaj wabi fanów serii nie tylko samą marką, ale także bardzo charakterystyczną grafiką komiksową, która to jest wspólna dla wszystkich części Fallouta, prawda? Czyli że już ci gracze, którzy grali tam powiedzmy w jedynkę, dwójkę, są w stanie wdychać ten klimat z tego względu, że po prostu cała grafika w tej grze przypomina właśnie grafikę komiksową charakterystyczną dla tego menu związanego czy to z atrybutami, czy to z skillami, prawda, czyli ten Pip-Boy, tak jakby cała ta grafika jest właśnie w tej konwencji, więc można powiedzieć, że udało im się troszeczkę tutaj złapać wszystkich fanów serii właśnie tym, że po prostu ta grafika, mimo że jest 2D, znaczy przepraszam, wygląda jak 2D, ale jest to grafika 3D, tak, 2,5D takie, no to to wciąga, natomiast jakie są zalety, jakie są wady? Zaletą... A tutaj jest w ogóle, o to znaczy jest to symulator krypty, można tak powiedzieć, czyli zaczynasz grę, masz tam powiedzmy kilku mieszkańców krypty. Pip-Boyów i Pip-Girls. Tak, zgadza się, Pip-Boy. No i wiadomo, Pip-Girls. Budujesz pierwsze cztery kluczowe pomieszczenia, czyli tam kwatery mieszkalne, budujesz siłownię, czyli tam gdzie pracują twoi mieszkańcy krypty, żeby była dla niej, prawda, jakaś, nie wiem, energia, prawda, zasilanie, takie rzeczy. Masz też miejsce, gdzie uzdatnia się wodę i masz, kurczę, co to takiego jeszcze było? I masz jeszcze laboratoria, prawda, gdzie produkuje się steampaki, oczywiście jest set kantyna, takie tam rzeczy. Podstawowe, powiedzmy, pomieszczenia. No i zbierając tak jakby więcej tych mieszkańców, dlatego że no, z jednej strony możesz spowodować ich poczęcie, czyli kojarzyć ze sobą, prawda, pary w krypcie, czyli trochę jest tutaj zabawy w Boga, tak? Możesz się tak bawić, możesz też zbierać różnych zabłąkanych ludzi. Możesz się bawić Eugenikę? Są rzeczy przerwy. Eugenikę się można bawić, czyli krzyżować jak najlepszych, czy po prostu mówisz mnóście się. Powiem ci tak, próbowałem. Nie mogłem się oprzeć. I zastanawiałem się, czy na przykład łączenie w pary tylko najsilniejszych członków Volta z najwyższymi parametrami daje lepsze skutki. No doświadczenie było mieszane, czyli tak naprawdę no, sprawdzałem i nie widziałem tam jakiegoś większego znaczenia, dlatego nie rozszyfrowałem tego do końca jeszcze, ale są na przykład takie znajdźki, czyli na przykład, prawda, pecy, czyli zwierzątka, bo tam jeszcze są różne takie nagrody w tej grze. W zasadzie każdy mieszkaniec krypty może mieć własną broń, własny ubiór, no i własnego zwierzaczka, jeżeli chcecie. No i są zwierzaczki, które na przykład jakie dacie kobiecie przed narodzinami dziecka, no to dziecko będzie miało wtedy plus 2 do wszystkich skilli, co jest naprawdę potężną rzeczą, bo nie trzeba potem tam... Szkoda, że tak nie ma rzeczywistości. Chomik plus 5 do inteligencji. Michałowi tutaj błysk w oczach zdecydowanie się pojawił. No jest to fajny fragment gry, ale to, co tak naprawdę trzyma tą grę przy życiu, to są te znajdźki z questów. Mianowicie, no jest to bardzo charakterystyczne dla całego tego Fallouta, że po prostu cała gra to był jeden wielki quest, w którym były mniejsze questy, robiło się te questy, miało się lepszą broń, rozwijała się fabuła i tak dalej. To było charakterystyczne dla każdej części, niezależnie od producenta i konwencji. No i tutaj troszeczkę się posilono na tym, czyli że po prostu grę do przodu pchają właśnie questy, wysyłanie tam twoich mieszkańców Volta, bądź też na jakieś questy, wtedy drużyną, czy to powiedzmy trójkami maksymalnie, czy samodzielnie można tam rozwalać questa, lub też można po prostu ich wysłać troszeczkę tak w stylu Mad Maxa, po prostu w nieznanym kierunku na Wasteland, niech sobie tam położą te tam kilkanaście godzin czy kilka dni. Jeżeli przeżyją, to wrócą, będą mieli na pewno tam fajne znajdźki, pancerze, dla reszty takie rzeczy. No co jest w tej grze fajne? To, że da się grać nie płacąc, dlatego że... Właśnie, to jest darmowa gra? To jest gra darmowa i w zasadzie można w nią grać za darmo, tylko problemem jest to, jak dobrze można się bawić nie płacąc, a jak dobrze można się bawić płacąc, dlatego że no... Zwykle w tych grach jest tak, że na początku rzuca się nam kilka kosteczek, a potem no to już jest gorzej, no i gra próbuje cię wciągnąć na tyle, żebyś był chętny do zapłacenia, prawda? W jakiejś tam formie, jednak pomimo, że gra jest
za darmo to motywuje cię, żebyś szybciej robił questy, miał lepsze pancerze, fajniejszych tam, nie wiem, mieszkańców Volta, żebyś jednak zapłacił. Natomiast nie jest to konieczne do posiadania frajdy z tej gry, jednakże tutaj muszę zaznaczyć, że jeżeli chcesz się naprawdę wciągnąć, no to albo znajdziesz sobie jakiś na przykład edytor, co jest faktycznie możliwe, możesz znaleźć edytor, który tutaj będzie kombinował, ile tych znajdziek masz, tam nie wiem, Nuka Coli, która jest takim surowcem, który pozwala ci szybciej ściągać członków wyprawy do bazy, czy też szybciej wysyłać na questy. Natomiast no, jeżeli nie będziesz, powiedzmy, płacić, no to ta gra zdecydowanie daje frajdę na, powiedzmy, 20 minut do 30 minut gry. No potem raczej już nie masz co robić, to się nudzi, no bo trzeba czekać, prawda? Kiedy wróci tam, nie wiem, ekipa z Questa, kiedy pojedzie, no to jednak... W czasie rzeczywistym. Tak, to się dzieje w czasie rzeczywistym, czyli musisz mieć świadomość tego, że jak wyślesz na przykład w trzech członków twojej drużyny na bardzo fajnego Questa, twoim zdaniem, bo jest tam fajna nagroda, jakaś paczka, z której coś tam będzie, no to mają na przykład 18 godzin na to, żeby dotrzeć do lokacji. I to nie jest w grze, te, dajmy na to, nie wiem, 18 godzin, tylko po prostu, wiesz, albo... zapłacisz tam surowcem w grze, czyli właśnie butelkami coli, a jeżeli nie masz, no to miłego spania, pójścia do pracy, czy tam coś. Trzeba mieć na uwadze, że ta gra ma rodowód mobilny tak naprawdę. Ona wyszła w pierwszej kolejności jako gra mobilna przy okazji premiery Fallouta 5, po prostu jako taka gra mająca na czwórki. Celu wypromować... Nie jest aż tak dobrze. Przepraszam, czwórki. Mająca na celu wypromować po prostu Fallouta nowego, no po tak, prostu jak się graczy. Tak mega popularna, że ją sprowadzono do desktopów. Natomiast ta gra w czasie rzeczywistym to razem mi się skojarzyła. Mam pytanie wynikające z mojej nerwicy na trend, jednej z wielu. Czy bez płacenia można zgromadzić wszystkie aczki? Można zgromadzić bez płacenia, podejrzewam, wszystko. To jest absolutnie możliwe. Pytanie tylko, czy jesteś w stanie nerwowo wytrzymać 1200 czas, godzin. Właśnie 1200 godzin gry albo 1500 godzin gry. Jeżeli tak, to oczywiście jest to możliwe. Wracam do tego mojego urwanego wątku, że tak mi się to skojarzyło, granie w czasie rzeczywistym. Miałem jakiegoś znajomego, który grał w czasie rzeczywistym w Cyber Huntera 3. Czyli po prostu nastawiał kurs, łodzią podwodną i przed monitorem otwierał sobie gazetę, czytał i po prostu czekał, aż coś się wydarzy. Nie przyspieszał gry, bo minuta do minuty, robił kurs, gra chodziła 5-6 godzin, nic się nie wydarzyło, nie wyłączał, zapisywał i wracał do życia. Więc można i tak. Panowie, tematy nam się wyczerpały, ale myślę, że możemy na zakończenie otworzyć tą puszkę Pandory i rzucić hasło pod tytułem Far Cry 5. Chłopaki wiedzą w ogóle, co się dzieje w temacie, czy nie wiedzą? Otóż... Ja wiem. Kojarzysz serię Far Cry, Rafał? Tak, oczywiście. No bo zdradzono, że nowa odsłona będzie się rozgrywać w Montanie. I ja wczoraj rozmawiałem o tym z Michałem i rzuciłem taką... Zacząłem od hasła, że Michał, słyszałeś, że nowy Far Cry będzie się rozgrywał współcześnie w Montanie? I Michał powiedział, to ja już na nic nie czekam, nie? W tym momencie przestałem się w ogóle interesować. I tak minęło 5 minut. A Michał zaczął mi wysyłać filmiki. Ej, ta Montana to fajnie wygląda. Nie, bo naprawdę Ubisoft wypuścił, promując grę na konsolach PlayStation 4, wypuścił takie 4 zajawki filmy, można powiedzieć, że z żywymi aktorami. Które... Część tylko była żywych. Jeden ginie, o to chodzi. Tak, bardzo fajny i polecam obejrzeć. W których, jak zobaczyłem tą Montanę, zobaczyłem ten klimat, ja sobie wyobraziłem i przypomniałem takie seriale jak True Detective pierwszy sezon, albo tak. Nawet jak miasteczko Twin Peaks. Więc kurczę, to może być fajne. Tylko czekam na pierwsze pokazanie gameplayu rozgrywki, jak oni do tego podejdą. Bo jeżeli to będzie taka nawalanka, strzelanina totalna, może zabić ten klimat, który mi się wyobraził. Ja w wątku na gry online pod tym tematem związanym z tą grą rzuciłem taką uwagę, która wydaje mi się trafna, tego nie rzuciłem, że akurat to nie jest z miejscówkami ta gra ma problem, tylko z mechaniką rozgrywki. I wiem, że w większości osób nie pasuje to zdobywanie wież i inne tego typu rzeczy. Ja natomiast jestem właśnie tym typem człowieka, mówię, nerwica na ten, który jak widzi jakiś pytanik na mapie, to nie zaśnie, dopóki do niego nie dojdzie, prawda? Więc szczerze mówiąc... Nie powinieneś grać w MMO, bo zginiesz. Mi to pasuje, mi to nie przeszkadza, jeżeli to będzie wyglądać tak jak poprzednie części. Natomiast powinni przy tym podubać dla mas chociażby, bo ja tak to pogram. Natomiast większość ludzi chyba już się zniechęciła tej serii. I to w okolicach nawet
Czwórka jeszcze powiedzmy, że się broniła, ale to Primal to już chyba sprzedał się gorzej, ale no nie chcemy skłamać. Właśnie a propos Primala, ja liczę na odwagę Ubisoftu, bo Ubisoft co spośród tych dużych wydawców, nie wiem, Blizzard, Nintendo, Bethesda, Rockstars, Ubisoft jako chyba jedyny duży wydawca ma odwagę zmieniać kierunek. Mamy to pokazane na przykład Assassin's Creed. No, mieli odwagę zrobić jedynkę, potem dwójkę. Teraz mają odwagę przenieść to wszystko w czasy starożytnego Egiptu. Mieli odwagę zainwestować w mniejsze gry. Gry indie, wesprzeć małe produkcje, na przykład taki Wild Hearts, który po prostu jest małą rzeczą, a mieli odwagę wydać to pod swoim szyldem, zainwestować w to. I liczę, że będzie mieli odwagę do Primara, żeby zrobić grę o Saturnu 10 tysięcy lat temu. Grę AAA o dużym budżecie. Więc liczę, że przy okazji Far Cry'a 5 również będą mieli jakąś taką odwagę i pokażą graczom, że można podejść do rozgrywki inaczej niż to robią. A ja bym się kłócił, czy to jest odwaga, że wydajesz samą serię Assassin's Creed rok po roku. Bo i te gry klepali już na pewno. Mówię o odwadze przy pierwszej części, myślę też przy drugiej, prawda? Pierwsza część przede wszystkim odwaga opublikowania, wypuszczenia gry skradankowej dziejącej się w XI wieku. Tego typu odwaga. No DICE prawie 10 lat wahało się, czy no może nie 10 lat, ale 10 lat dojrzała w ich koncept po prostu, żeby w końcu opublikować Battlefielda osadzonego w pierwszej wojnie światowej. Bali się, czekali długo, czekali też na lepszy rozwój techniki, technologii, żeby oddać to tak, jakby chcieli. No i to było pewnego rodzaju ryzyko biznesowe. Ja myślę, że to wynika z tego, że gry produkują gracze. Czyli gracze, ludzie, którzy mają świadomość, jak wygląda strona rynku i w sytuacji, w której idzie wyścig pomiędzy nowoczesnymi szczelaninami osadzonymi gdzieś tam we współczesności albo nawet w czasach futurystycznych, to ktoś zastanawiając się nad tym, dochodzi do wniosku na pewnym etapie, że no dobra, to my się cofniemy, ale zrobimy to na swój sposób, prawda? Nawet taki dość nowoczesny. I przecież to właśnie zrobiono z Battlefieldem. A ja czasem mam wrażenie właśnie, że raczej firmy nie słuchają się graczy, tylko kierują się kalendarzem wydawniczym. Ale może się słuchać graczy co do oczekiwań, a jednocześnie się, no, a jednocześnie się kierując aczkolwiek Titanfall w kalendarzem. No, padła taka też teza właśnie na forum Gry Online, że Dragon Age skończyło się w momencie, w którym BioWare zostało przejęte przez EA. No przepraszam, ale gdyby EA nie przejęło BioWare, to dalej wydawałoby gry według jednego schematu i podejrzewam, że skończyłoby się znacznie szybciej i znacznie gorzej niż kończy się teraz, wydając klony produkcji. Ja nie wierzę, że to wygląda tak, że przychodzi dyrektor jakiś strategiczny z EA do studia deweloperskiego i mówi: zróbcie kolejną taką grę, żeby było na 50 godzin, więc zróbcie otwarty świat, żeby gracz chodził zbierać 15 malin i zanosić je do sadu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, naprawdę, BioWare robi te gry niezależnie od nacisków. Może być związane terminami, ale pomysł na rozgrywkę to jest, jestem głęboko przekonany, to jest autorski, zdupiony pomysł BioWare, ponieważ jak robili Mass Effecty trylogię, to EA też już siedziało im na karku, chyba od drugiej części. Mm-hmm. I nie przeszkodziło im to zrobić bardzo dobrych gier. Więc... Bo jeszcze wtedy EA po prostu dawało kasę, a nie dawało im panów z takimi, którzy im tam mówili, a to zróbcie inaczej, a to zróbcie inaczej. No właśnie, ja nie wierzę w tych panów, ale to może przerzućmy sobie na inny temat, jak będziemy mieli więcej czasu już w sumie do porozmawiania. Natomiast no ja na Far Cry'a czekam, jak mówię. Jak nie zapodajmy rewolucji, to i tak kupię. Pewnie więcej dowiemy się na targach E3, które będą bardzo fajnym eventem. Za kilkanaście dni. Za 21 chyba dni. O którym będziemy mogli naprawdę sporo poopowiadać, a nawet może go obejrzeć na żywo, jeżeli będzie taka okazja. Na żywo przez transmisję. Tak, bo nikt się chyba tam nie wybiera, bo jednak troszkę daleko bilety i... Ale tu w Krakowie były natomiast Digital Dragons przez ostatnie dwa dni. Tak. Ale ja nie jako, że nikogo nie było, to lepiej się tym nie chwalić i zacznij się w tym momencie. Tym bardziej, że był w Krakowie. Kraków nie znam. No to cóż. Kończymy swobodną jazdę numer półtora. Nie no, dwa, nie oszukujmy się. Pierwsza jest opublikowana, myślę, jest. Działa, jest fajna. Staraliśmy się pokazać z jak najlepszej strony i będziemy dalej to robić, ponieważ daje nam to fan. Mówili dla was Michał, Bogumił, Rafał i Marcin. No to do kolejnego usłyszenia, na razie. Na razie. Dzięki, cześć.
Ale no, proste żołnierskie słowa, powiem w ten sposób. Ale kiedy już dowiesz się, co robili z twoją matką, jest fajnie.